Niezależna Polska TV. www.nptv.pl. No i tak, i szkoda, że życie takie krótkie. Ile jeszcze rzeczy niezrobionych, niezałatwionych. Nie ma się co przejmować modami. Kto pędzi za modą, ten umrze młodo. Niestety to jest prawda okrutna i nie chce się zdeaktualizować. A taki koń ma w dupie mody. Taki koń musi mieć trawę, musi mieć wodę, musi mieć miłość, musi mieć człowieka, który o niego dba. Chociaż i ten człowiek mu niepotrzebny, bo jak tak konie puścić na wolność, to by sobie dały radę cały rok. Zjadłyby to, co miały zjeść, wypiły to, co miały wypić. Człowiek jest im do niczego niepotrzebny. Wolne konie. Idea anarchistyczna. Na ziemi nie będzie ludzi, będą tylko wolne konie. Podoba mi się. Tylko pytanie, gdzie bym wtedy był ja? Ja wiem, gdzie bym był. Ja bym wtedy z Osadowskim kręcił te wolne konie, żebyście mogli je oglądać na żywca rano. Dalibyśmy radę. Prawda? Szanowni Państwo, największe szczęście w świecie na końskim siedzieć grzbiecie i jechać tak bez powodu, bez przyczyny, tak od godziny, od tego słupka do godziny 15, a potem z powrotem do słupka i tylko słuchać jak koń pochrapuje, skóra skrzypi, ptaki śpiewają. To jest szczęście. Najprawdziwsze szczęście, jakie może być na ziemi. Pieprzyć te mody. Wszystkie. Pieprzyć te samochody. Pieprzyć te wycieczki. Te Egipty. Te Chorwacje. Polskę brać. Polskę brać. A młodzież na koń. Jak młodzież na koniu będzie, to głupot w głowie nie będzie. Głupot w głowie nie będzie. Tak. Koń wyprostuje każdego. Nawet ci, którzy nie mają talentu do jazdy konnej. Chociaż nie. Jest takie zdanie. Jest takie zdanie. Polacy konia mają we krwi. Polacy konia mają w genach. Dłużej z koniem byliśmy, niż jesteśmy bez konia. Jak byliśmy na koniu, to Rzeczpospolita miała się dobrze. My też się mieliśmy dobrze. Na koń, szczeniaki, na koń. Koń nie skarży i nie pyta, ale twarde ma kopyta i czasami się tak zdarza, że dosięgnie gospodarza. Hej wio, wiś ta wio, wiś ta kary, młody jary. Hej wio, wiś ta wio, hej ta wiś ta prrr, hej ta wiś ta prrr, hej ta wiś ta prrr. Nie wszystko musi być poważne. Trzeba też rzeczy niepoważne robić. Na przykład walnąć się w świeże sianko. Sianko. Jeszcze jedna pioseneczka. Łączko, łączko, łączko zielona. Hej, łączko, łączko, łączko zielona. Kto cię łączko będzie kosił, jak ja będę szable nosił? Łączko, łączko, łączko zielona. Krówki, krówki, krówki łaciate. Hej, krówki, krówki, krówki łaciate. Kto was krówki będzie pasał, gdy ja będę w armii hasał? Krówki, krówki, krówki łaciate.
Dziewuchy wszystkie moje kochane, dziewuchy wszystkie moje kochane, kto was będzie tralalala, gdy ja sobie drala, dziewuchy wszystkie moje kochane. Tak. Proszę państwa, jesteśmy 30 kilometrów od Warszawy. 30 kilometrów od Warszawy. Świat jest nieskażony Żydami. Tak. Jest prawdziwie polski. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Wojciech Olszański, kamrat w Kurwuś. No ja w swojej skromnej postaci, Marcin Osadowski. Witam wszystkich rodaków, kamratów, Polaków, Polki, Polonie, a także szanowne, sympatyczne, miłe kamraciątka. Witam was w sobotę. W sobotę 11 lutego 2023 roku. 42 dzień. Szósty tydzień. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernadeta, Łazarz oraz Maria, a także Adolf, Adolfa, Benedykt, Bertrada, Cedmon, Dezyderia, Dezyderiusz, Dezydery, Grzegorz, Heloiza, Jonasz, Lucjusz, Łucjusz, Olgierd, Paschalis, Sekundyn, Seweryn, Świętomira, Teodora i Wiktoria. Przysłowie na dziś. Jedno z wielu, jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny. Słońce dzisiaj stało o godzinie 6.56, zaszło o 16.43, a z nietypowych świąt na dzisiaj mamy Światowy Dzień Chorego, Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej, Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Czyli musisz taką kobietę, czy też dziewczę, skąpać w nauce i dopiero wtedy jest jej dzień międzynarodowy. Nie można żyć, nie zważając na wyzwania, nie podejmując wyzwań. Ten, kto nie zważa na wyzwania, kto nie odpowiada na wyzwania, jest jak martwy. A ja dodam więcej. Kto odpowiada na wyzwania, kto odpowiada na wyzwania udziału w wojnie, ten również jest martwy i przelewa polską krew, jeśli jest Polakiem. To nie nasza wojna. Kochani rodacy, kamraci, to nie nasza wojna. Ten marsz, który przeszedł ulicami Warszawy, nie został w takiej sytuacji, żeby był niezauważony. I tak jak pięknie Wojciech opowiadał przed chwilą w swojej historii, jeżdżąc konno niedaleko Warszawy, nie idźcie w te mody. Popatrzcie, co macie dookoła, docencie to. Nieskażona przyroda. Piękne niebo, bo jak mówił nasz klasyk, jak mówił nas skazany za słowo, więzień polityczny, nawet najgorszy dzień pokoju jest i tak piękniejszy od najpiękniejszego dnia wojny. Dlatego warto żyć. Warto o to
zabiegać. No, ale skoro mówimy o... No i co? Właśnie tytuł widzę, że mi coś tutaj nie pasuje, zastanawiam się. No, jak zawsze, coś musi się wydarzyć, bo jakby się nie wydarzyło, to byłby ewenement. A tu niestety, jak zawsze. Także muszę poprawić szybciutko informację. Krwawa ofiara. Sobota, dzisiaj, ale będziemy mówili o krwawej ofierze. Ofierze, którą przychodzi nam płacić. I to nie tylko na wojnie, nie tylko na froncie, ale również w życiu codziennym, w życiu, które dotyka nas, Polaków. Tych, którzy dostali paszport do nieba. Dostali specjalny paszport covidowy do nieba. Dostali przepustkę, szybszą drogę. Teraz mogą polecieć i zabrać aż do nieba. Tylko czy tego chcieli? Czy chcieli na pewno iść w stronę słońca? Czy w taką stronę słońca chciało? Czy chcieli iść? Czy na pewno o to chodziło? Jest to jedna z najwyższych cen, jaką płacimy za głupotę. Jest to ofiara krwi. Ofiara demografii. Ofiara, którą nam przychodzi płacić, bo ktoś nas do tego zmuszał, nagabywał, przyciskał, ale przecież to nie wzięło się znikąd. Nie bez powodu sprawę ma na przykład nasz przyjaciel Mirek Rostankowski, który poszedł do ministra zdrowia zadać tylko kilka prostych pytań. I jak pokazuje życie, nie bez powodu jest za to ciągany po sądach. Ciągany jest po sądach nie tylko on, ale też i inni, bo to niedobra tak mówić. Niedobra przypominać, że ten geszeft nie wszystkim wyszedł na dobre. Ten geszeft nie każdemu podniósł stopę życiową. Niektórym tę stopę życiową obniżył tak bardzo, że ta ich stopa znajduje się kilka metrów pod powierzchnią ziemi. Nie dla każdego ten interes był interesem życia. A może właśnie był interesem życia. I w tym zakładzie go przegrali. Zakład z Żydem przegrali o swoje życie. Na kogo wypadnie? Na tego Benz. A przecież powinniśmy wiedzieć, w którą stronę iść, gdzie jest prawda. A przecież powinniśmy iść w stronę słońca. W stronę dobra, prawdy, piękna, triady klasycznej. W stronę słońca. W stronę słońca, aż po koło.
iść ciągle, iść w stronę słońca. A my, szanowni państwo, z naszymi rządzącymi polskojęzycznymi, którzy mają nas za żertwę, którą można rzucić na pożarcie, którzy mają nas, Polaków, za bydło karmione robakami, którzy to mają nas, Polaków, za niewolników pracujących na ich dobre samopoczucie, na ich lepsze pensje, na ich lepsze życie, to oni decydują o tym, żebyśmy nie szli w stronę słońca, żebyśmy szli w stronę zniszczenia, w stronę rabunku, w stronę wojny, śmierci, krwi, łez. Chcemy Polski wolnej. My, kamraci, cały ruch kamracki, chcemy Polski bezpiecznej, gdzie Polak czuje się gospodarzem, jest gospodarzem, gdzie Polak decyduje o swoich sprawach, gdzie prawo jest jasne, czytelne, zrozumiałe, proste prawo, zrozumiałe dla większości, bez dziwnych kruczków prawnych, bez załatwiania na załapówkę, na gębę, bez załatwiania po znajomości. Polska, do której chcą wracać Polacy. Polska, do której Polacy chcą wracać z całego świata, bo żyje się lepiej. To jest nasza Polska. Polska kamracka. I tak jak zawalczyliśmy o piękny przekaz, to nie nasza wojna, na naszym marszu przeciwko wojnie, tak te marsze rozchodzą się też i po całej Europie. Pokazywałem niedawno marsz w Słowacji, marsz, który odbywał się w miejscowości Poprad, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze sprawdzę. Tak, w Popradzie. Ten marsz słowacki, jak dostrzegła nasza sympatyczna Marta. Marta i razem z Mirkiem przeglądali różne portale, różne informacje na ten temat. Znaleźli również miejsce, gdzie w marszu pojawiają się właśnie symbole kamrackie, gdzie pojawiają się zdjęcia z tego marszu kamrackiego. To piękny, wspaniały widok i jak donoszą ludzie z całego świata, coraz więcej osób chce brać udział w tego typu wiecach, marszach, pochodach antywojennych. I między innymi taki marsz ma się odbyć, wiec antywojenny ma się odbyć 3 marca 2023 roku. Szczegóły jeszcze są dogrywane, mówi się gdzieś o pograniczu, zobaczymy jeszcze, gdzie to ma być. Termin jest o tyle kłopotliwy 3 marca, że 3 marca jest rozprawa w Bydgoszczy Wojtka Olszańskiego. Bardzo ważna, na którą zapraszam tego, kto może, kto będzie chciał, aby stawił się na tej sprawie, dał wsparcie dla Wojtka, żeby Wojtek nas zobaczył, mógł pocieszyć swoje oko ludźmi, którzy o niego walczą, zabiegają, którzy są dla niego bliscy, bo wy, kamraci, dla Wojtka zawsze byliście bliskimi. Również taka rozprawa prawdopodobnie, jeżeli nic się nie zmieni, będzie 28 lutego w Kielcach, gdzie Wojciech również ma być dowieziony, jeśli mówię, nic się nie zmieni. Więc co z tym 3 marca, ewentualnie gdyby miało dojść do takiego wiecu w Bratysławie, bo taki jest termin podawany i takie miejsce. Nawet gdybym chciał, ja do Bratysławy pojechać nie mogę, jako że w moim dozorze jest zakaz opuszczania Polski. Natomiast zachęcam tych wszystkich, którzy mieszkają blisko Słowacji, którzy mają się jak dostać do Bratysława, umówić się, aby pojechać z polskimi flagami, z polskimi symbolami kamrackimi i z wielkim banerem "To nie nasza wojna", aby pokazać braciom Słowakom, naszym słowiańskim rodakom, naszemu narodowi słowiańskiemu, że również nie chcemy tej wojny, że nasz rząd, że to nasz właśnie rząd, w zasadzie nie nasz rząd, żydowski rząd w Polsce, polskojęzyczny, wpycha nas w ten konflikt, ale my, rodacy kamraci, absolutnie tego konfliktu nie popieramy.
Zachęcam Was również do telefonowania do studia teraz 512 464 018 512 464 018, abyśmy porozmawiali między innymi o tym, w jakiej jesteśmy sytuacji, jak niebezpiecznie jesteśmy wpychani do tej wojny i wciągani do tej wojny. Wciągani przez stronę ukraińską, a wpychani przez tych, którzy teoretycznie nazywają się naszymi przyjaciółmi, między innymi SZAP. Dobry wieczór, witam serdecznie, słucham, z kim mamy przyjemność spotkać się dzisiaj na linii? Ja i nasi kochani kamraci. Dobry wieczór, Wojtek i Paweł obecni. Cześć Marcinie, czołem kamraci, czołem kamraci. Mariusz, dobrze kojarzę? Mariusz, tak, dobrze, przepraszam, nie przedstawiłem się. Mariusz, Bydgoskie Kamractwo Rodaków. Czołem Mariuszu, witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcinie, dwie krótkie sprawy. Michał z BKR-u, z Bydgoskiego Kamractwa Rodaków, zaczął cykl żywców między nami kamratami. Zachęcam innych kamratów do oglądania. Zachęcały się, Marcin, żebyśmy tworzyli media. Staramy tak się, jest, możemy. Na kanale Bydgoskie Kamractwo Rodaków. Tak jest. Staramy się jak możemy. Dzisiaj był mój debiut. Trochę lepiej, trochę gorzej. Różnie może na to patrzeć. Każdy śpiewać może. Trochę. Ale źle mi się kojarzy ta osoba, która to śpiewała. To dobrze, to dobrze. No. I druga sprawa. I przepraszam z góry za taką prywatę. Wczoraj były urodziny dwóch naszych wspaniałych kamratów, Michała i Tomka, i życzę im 100 lat w zdrowiu, szczęściu i wolnej Polski, żeby im się darzyło. No to trzeba im zaśpiewać 100 lat, jak tak, Michał. No Mariusz, sorry. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją tam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. I jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Tak jest, kamraci. I niech żyją nam Polacy. Niech żyją nam ci, którym w sercu bije prawdziwa troska o naród, o przyszłość, o przyszłe pokolenia. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce. Czołem! Czołem. Dziękuję, Mariusz. Pozdrawiam serdecznie. No to Bydgoskie Kamractwo Rodaków. Zapraszamy między innymi na YouTubie, jak również na naszym serwisie rodacy.tv, w serwisie internetowym rodacy.tv, w naszym serwisie wideo, gdzie można obejrzeć te materiały. Tam również zapraszam. Przypominam, że tam bardzo dobry materiał o rzezi wołyńskiej, o muralu wołyńskim w Warszawie. Świetny materiał o Eligiuszu Niewiadomskim, który polecałem i nadal polecam. I szanowni Państwo, myślę, że będą też kolejne inne materiały, o których warto mówić. A ja oczywiście odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór. Kto tym razem zaszczycił naszą linię? Czołem kamraci, Robert Włochy. Czołem Robercie. Dobry wieczór, cześć. Cześć. Dzwonię dzisiaj, a tak chciałem powiedzieć, Zeleński dzisiaj ma jakąś wiadomość podać w Sanremo. Uh-huh. Jest festiwal Sanremo. Także na początku miał przyjechać. Później okazało się, że miał nagrać film wideo. A na samym końcu Amadeus ma odczytać to jego całą ten przekaz. Zebrali 100 tysięcy podpisów przeciwko szerzeniu właśnie tej propagandy wojennej na tym festiwalu. No i zobaczymy, co to będzie w pierwszej w nocy chyba dzisiaj. No, trzeba będzie zobaczyć jutro, co tam za wiadomość. Nie? Pewnie jeździ po całej Europie i żebra jakieś uzbrojenie, tak? Mhm. Słyszeliście o tym, słyszałeś, nie? No, on nie żebra, tylko chce, żeby mu wyrzydzić to i niestety, czekaj, słoweński, nie słowiański, słoweński, bo coś pisałem, nie, słowacki, sorry, słowacki, o,
Marsz. No, ale ja tak tu dzwonię z takim... On jeździ wszędzie, tak? Żeby mu dać kasy, więcej kasy, bo to w ramach tego, żeby doprowadzić do pokoju, to trzeba więcej ludzi zabić. Bo interes na wojnie kręci się wtedy, kiedy ta wojna trwa, a nie wtedy, kiedy się skończy. Można świetnie sobie część środków ukraść, jakieś materiały i sprzęt sprzedać, przehandlować, uszczuplić kasę. Kto zauważy, że brakuje przy takich wydatkach? A krew się przelewa. Będzie coraz mniej Ukraińców, którzy będą walczyli o swoje tereny, a wyląduje tam niebiańska Jerozolima na przykład, jak to mówi pewne... Także ponad 100 tysięcy podpisów zebrali przeciwko temu i robią jakiś tam kontry, festiwal, coś takiego będzie, no ale ja tu chciałem z mojego tutaj życia tutaj, ostatnio spotkałem na treningu, poszłem na trening i patrzę na gościa, on ma tak, spodenki Polski, no i koszulkę batalionu Azow na sobie. Mówię, łożesz, kurwa, mówię. Mówię, co jest grane, nie? Ja wiem, że to jest Włoch, nie? Tylko taki trochę popaprany, kurwa. Także nic się nie odzywając, na następny trening założyłem koszulkę kamracką. No i zaczęliśmy rozmawiać tam na tym treningu, no. Także chłop mi mówi, że my jesteśmy największą potęgą militarną w Europie. Dodrukujemy najwięcej uzbrojenia. No, pewnie w telewizji mu powiedzieli, bo skąd by mógł takie rzeczy wiedzieć? Ukraina ma ponad 1000 lat. Jak mu wysunąłem kontrargumenty, to stwierdził, że ja chyba nie lubię swojej ojczyzny. Takie pojęcie mają. Ile ponad 1000 lat ma Ukraina? Tak, tak. To pewnie dlatego, że Żydzi tam 1000 lat temu byli i tam też było, tylko że nie Polin, a Ukropolin. Taka kartka spadła z nieba. Było tam coś, Ukraina tam w 1500 którymś tam ponoć, tam coś słuchałem kiedyś, było jakieś tam pierwsze, no dobra, ale to mniejsza z tym, także powiedziałem mu jeszcze, że Żydzi powstali na pewno śmierć tych twoich idoli z tego Azowa, tak? No to no chłop trochę już, no dobra, zerwałem zresztą kontrakt, gdzie ty w ogóle nie poszłam sobie gdzieś indziej trenować, też nie będę trenował z takim gościem przecież. No i tyle, no chciałem tu, chciałem na przykład powiedzieć o tych 15-minutowych miastach, tak? No. Na przykład, ja w takiej miejscowości mieszkam, która ma powierzchnię 30 km kwadratowych, zamieszkuje 13 tysięcy osób. Jestem w stanie w ciągu 10 minut dostać się do każdego punktu w mieście. Zainstalowanych jest 185 kamer, z czego 12 z optycznym odczytem tablic rejestracyjnych. No, jak lockdown pokazał, to nie jest żaden problem zamknąć miasto takiego i uniemożliwić ludzi poruszać się. Bo siedzieli wszyscy tu pozamykani. No właśnie takich gmin jak ta tutaj moja jest ponad 8 tysięcy we Włoszech. Także no bez sensu to by było zamykać to wszystko, no jak oni sobie poradzą na przykład z dojazdem do pracy, jak każdy z niewolników pracuje gdzieś w innym mieście, nikt praktycznie nie pracuje w tym swoim mieście, także każdy jeździ swoim samochodem, nie ma praktycznie komunikacji miejskiej, także bez sensu to chyba. Może dochód gwarantowany wymyślą. No ale nie ma na tyle roboty na przykład w takim mieście, jest kilka fabryk, to na tyle ludzi, co... Każdy dojeżdża i to daleko, także tutaj... No to jak nie znajdzie się pracy blisko, to nie będzie pracował, no. No nie wiem, no też tak. Albo będzie jeździł komunikacją zbiorową, ale nie prywatnie. Bo będziesz miał limit dwutlenku węgla, będziesz miał kartę płatniczą, na której będzie ci się zliczała ilość dwutlenku węgla, jak przekroczysz to... Niestety. Szanowni Państwo, to, o czym ja mówię, to nie są mrzonki, to nie są jakieś moje wymysły. To jest łączenie kropek. Tych kropek jest bardzo dużo na tej mapie naszego zniewolenia. A pamiętajcie o tym, że wolności raz oddanej nie odzyskamy. I nie możemy być Indianami Europy. I Siuksowie, tam Siuksowie Apache, jakoś tam nazywali te inne plemiona, wyleciał mi teraz z głowy. W każdym razie walczyli ze sobą i to ostro. Walczyli ze sobą, bojowali, zamiast się zjednoczyć przeciwko najeźdźcy. Teraz jeśli my będziemy bojować, walczyć między sobą, nie nauczymy się rozmawiać i dogadywać, to znajdziemy się dokładnie w takiej samej sytuacji jak Indianie, którzy
zostali wymordowani, zepchnięci do drobnych, małych terenów, do enklaw, do może do takich właśnie na swój sposób 15-minutowych miast, do rezerwatów. Będziemy Indianami Europy. Aha, i chciałem jeszcze tu powiedzieć tak, karty, pieniądze, tak raczej mało kto używa tutaj gotówki. Na pewno używają dilerzy, haszu, koki i to może być jeden z argumentów wycofania tej gotówki, tak? Najlepszym nawet pewnie, bo to wiesz. No właśnie, tak, a jest to dużo i tutaj tych Marokinów, tych z Afganistanu, to naprawdę tego wszystkiego. Ja się zastanawiam, jak nasi sejmowi liderzy będą szczęśliwi na temat wycofania gotówki. Jak oni pójdą do tych rzeszowskich, podkarpackich burdeli i zapłacą za dziwki tak, żeby nie został po tym ślad? Tak, taka sytuacja ostatnio była, jakaś awaria i nie dało się zapłacić kartą. Także wypisała nam na zeszyt, bo nas znała, bo miałem małe miasto, w większym mieście to musiałyby być jakieś strefy 15-minutowe, żeby sprzedawca cię znał, chyba mi się. No i teraz Robert, wyobraź sobie, taki amant wpada i karta mu nie działa. No nic, panie Marku, zapiszemy na kreskę, wie pan, co? Wciągnie pan kreskę, to następnym razem się rozliczy. Spokojnie, przecież my pana znamy, co pan się przyjmuje. Albo wyobraź sobie jeszcze taką sytuację, na przykład Robert, że wie pan, zawsze może pan zapłacić w inny sposób. Mamy też tutaj chętnych na chłopców i to takich starszych. A wiesz, jak to jest po 40 u niektórych, nie? Worek większy niż kijek. O tych produktach z tych robali, tak? Tak, wydaje mi się, że to będzie raczej generowało podziały w najbliższej rodzinie, bo na całym świecie raczej, bo na przykład jak ci mąż powie, że nie będzie tego wpierdalała, żona chętnie zje, na przykład taka, no to już jest jakiś konflikt, tak, w rodzinie. Na przykład, ale druga sprawa, na przykład taka, wiesz, ile kosztuje taka mąka ze świerszczy? Ona na razie jest dużo droższa, tak, wiem o tym. No ona za 200 gram ponad 15 euro kosztuje, to jest bardzo wiesz, duże. To też jest taki temat, czy to nie jest kolejna metoda na wyciąganie od ludzi pieniędzy, bo, tak, ale bo zwykła mąka będzie miała ślad węglowy, a taka ze świerszczy nie. I to chodzi ale o to, żebyś zapłacił jeszcze drożej. Ale jak ja znam życie tutaj, to takim sposobem Morgellony wezmą, że zrobią promocję, to się poczują jak jacyś celebryci, to od razu wiesz, wykupią wszystko, nie? Wystarczy, że obniżą cenę za 50%, rozumiesz, nie? No skądś to znamy, prawda? Także jak najpierw są ceny wysokie, a potem obniżą, to... Mhm. No oczywiście, że tak. No. Także jeszcze to, co mogę powiedzieć. Koleżanka taka zauważyła, w ogóle ona z daleka jest od w ogóle jakieś wysuwania jakichś teorii, że bardzo dużo na tablicy z klepsydrami codziennie wieszają te klepsydry, dzień w dzień, mówi, że to też jest, to też jest ta nasza krwawa ofiara. To jest ofiara płacona przez ludzi lekkomyślnych, łatwowiernych, przez ludzi, którzy za chwilowe bezpieczeństwo oddali swoją wolność, tylko nie mieli świadomości tego, że zrobili interes życia, swojego życia. No dobra, kampeci. A Marcin, na ten film, co ci przesłałem, to co, chujowy, niedobry był? Jaki? A wysłałem ci taki film z tego cmentarza, tam Blu-ray, to dostałeś go, nie? No dostałem, no ale co miałem go w tym momencie pokazać? W jakim kontekście, wiesz, ujęcie nie, takie... No, jak będziesz miał jakieś tam coś kiedyś, to wrzucisz, nie? Kiedyś. Ja nie mówię, żebyś pokazywał, ale na przykład to... Zobacz, ile w ogóle to było z tego, jak to się mówi, na wszystkich świętych uroczystość i praktycznie trzech Polaków na krzyż tam było na tej uroczystości. Także wiesz, to jeden z największych co cmentarzy jest wojennych. No tam jest 1112 chyba grobów wojennych, tak? No ale trochę nie halo jest, nie? Żeby nie odwiedzić, wiesz, tutaj, wiesz, Polaków jest dosyć. Jak patrzyłem ostatnio, to Polaków we Włoszech jest 90 tysięcy, Ukraińców jest 220 tysięcy tutaj. Także dosyć. No. Na 90 tysięcy trzech Polaków, żeby przyszło, no wiesz, no. Dobra. To tyle, Marcin.
Czołem, Robert, czołem. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem wielkiej, dumnej, bogatej, narodowej Polsce, Polsce raju podatkowego. Czołem, Robert. Szanowni Państwo, to o czym mówi Robert, te limity, te ograniczenia, to wszystko jest już robione, to wszystko jest przygotowane pod zniewolenie nas. Już wielokrotnie to powtarzałem, powtórzę raz jeszcze. 15-minutowe miasta, paragon centralny, karty płatnicze, pozbawianie nas gotówki, system wpychania nas w płatności kartami, tak byśmy nie mogli zostawić po sobie, tak byśmy musieli po sobie zostawić ślad, byśmy nie mogli po sobie zatrzeć śladów. By nie było tak, że możemy coś kupić i nikt nie wie gdzie. Bo jaka jest zaleta gotówki? Wiecie co, nie pomyślałbym, że dożyjemy takich czasów, kiedy o gotówce będę się wyrażał, o polskich pieniądzach będę się wyrażał pozytywnie. Pamiętacie, nieraz człowiek tak brał te pieniądze i mówi, co to za pieniądz beznadziejny. Nawet niektórzy robili wykłady, że gotówka to jest pieniądz fiducjarny, oparty tylko na pewne zaufanie, że jest to cokolwiek warte i pieniądz, który jest tylko tyle warty, na ile możemy ufać w to, że on jest coś warty. I kto by pomyślał, że dzisiaj będziemy myśleli o tym pieniądzu właśnie jako o jednej z najważniejszych rzeczy. Ten pieniądz papierowy, niewiele warty, taki zdawałoby się bez pokrycia, stanowi ogromną wartość, ponieważ pozwala nam unikać sytuacji, w której moglibyśmy być śledzeni w sposób bezprawny, bo oni chcą już wiedzieć wszystko. Oni chcą wiedzieć, gdzie mieszkamy, o czym rozmawiamy, mieć zapisy z komunikatorów, z SMS-ów, z połączeń telefonicznych, z czatów, z maili. Chcą wiedzieć wszystko. Oni o nas chcą wiedzieć wszystko, a my o nich oczywiście nadal nic. Bo jeżeli publicznie dostępny w internecie plik zawierający imiona, nazwiska i adresy posłów jest powodem zatrzymania człowieka, jakoby rzekomo miał niby planować przestępstwo, zabójstwo? Dlaczego nieścigani są ci, którzy udostępnili te adresy? Tylko ten, który akurat miał, bo chciał tym ludziom wysłać białą księgę pandemii. Mówię o naszym kamracie Pawle Kondratowiczu, który przetrzymywany jest w areszcie śledczym w Poznaniu. I o tym zaraz powiem, o zbiórce też dla Pawła, ale najpierw posłuchamy, kto do nas dzwoni. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, Jacek z UK z tej strony. Dobry wieczór, Jacku, tylko witam ciebie i słuchamy. Chciałem tylko dwa słowa na temat gotówki, bo kilka dni temu miałem okazję być w Portugalii, w regionie czysto turystycznym kilka dni, co zauważyłem, że bardzo mało ludzi właśnie używało kart płatniczych. Większość turystów, znaczna większość do płatności używało gotówki. Bankomaty praktycznie na każdym rogu, wszystkie działające, bo sprawdzałem, i płatności za jedzenie czy za napoje w restauracjach, wszystko gotówką. Naprawdę, mało kto używał kart, więc ja myślę, że jeszcze nie jest wszystko stracone, jeżeli chodzi. Ale to sami musimy o to zacząć zabiegać i walczyć, bo to jest pierwsze narzędzie do tego, żeby nas całkowicie zniewolić, żebyśmy nie mogli funkcjonować bez karty, a wtedy jesteśmy całkowicie pozbawiani wolności. Bo idąc za kartą, za źródłem płatności, człowiekowi można odebrać wszystko. I ktoś mógłby powiedzieć, że Osadowski, co ty pieprzysz? Kto ci odbierze gotówkę, kartę? Przecież jak płacisz, to płacisz. No to słuchajcie, takie historie już były. Ja przypomnę słynny protest w Kanadzie truckerów i tych, którzy ich próbowali wspierać. I zbiórki publiczne, gdzie rząd uznawał, że jest to wspieranie terroryzmu, bo jak to, truckerzy jak protestują przeciwko rządowi, to na pewno są terroryści. Kto wie nawet, czy nie rosyjscy terroryści. I rząd kanadyjski wtedy blokował płatności kartą, blokował te zbiórki,
uniemożliwiał tym ludziom funkcjonowanie. I gdyby teraz ci ludzie nie mieli żadnej gotówki, kompletnie żadnej gotówki, to co mieliby zrobić? Jak mieliby kupić wodę, jedzenie, paliwo? Jeśli nie zrozumiemy tego, że odebranie nam gotówki, przymus odebrania nam gotówki jest odebraniem nam całkowicie wolności, to już przegraliśmy. Zgadzam się, Marcin. W 100% się zgadzam. Jacku, to mówi, że w Portugalii gotówka, tak? Rozumiem, że głównie euro. Tak, euro. Z tego, co ja zauważyłem, bo sam miałem gotówkę, kartą też płaciłem, jeżeli chodzi tam o przemieszczanie się, głównie Uberem, ale przez te kilka dni, jak odwiedzałem restauracje czy jakieś tam sklepy, to z tego, co widziałem, większość ludzi używa gotówki. Gotówka. Bankomaty też były działające, bo sam też wybierałem pieniądze. Więc ja jeszcze myślę, że jeszcze nie do końca, przynajmniej tam, w tych regionach turystycznych. A powiedz mi, czy udało ci się porozmawiać coś z ludźmi na ten temat, czy to tylko takie spostrzeżenie, które, za którym nic nie pociągnąłeś? Nie, to jest tylko moje prywatne spostrzeżenie, bo tam, szczerze mówiąc, jak ja coś kupowałem gotówką, to zawsze były uśmiechy i było zawsze, bo tam ogólnie w tym regionie bardzo mili ludzie byli i oni, było widać, że są bardzo zadowoleni, jeżeli ktoś płacił gotówką, jeżeli kartą. Tak samo jak ja dokonywałem jakichś tam zakupów w lokalnych sklepach, to też zawsze gotówką. Ale tak, żebym z kimś rozmawiał, czy jakieś inne spostrzeżenia miał, to nie. Tylko to moje prywatne spostrzeżenie. Ja tam w sumie tylko kilka dni byłem, więc... Dobrze, chociaż że są takie miejsca, gdzie sięgamy po gotówkę i walczymy w ten sposób. I to samo musimy robić w Polsce. Tak, i to samo też zauważyłem, bo byli turyści naprawdę z różnych krajów świata i bo różne języki było słychać i też gotówka. Okej, dziękuję bardzo. Ja tylko tyle chciałem przekazać. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję, Jacku, za ten telefon. Cieszę się, że są takie miejsca jeszcze i że potrafimy o to w sposób naturalny zabiegać i walczyć. Dzięki. Dobrego dnia. Okej, dzięki. Pozdrawiam. Dobrego, cześć. No, szanowni państwo, jest wiele lekarstw na schorzenia. O, kolejny telefon chyba z Anglii. Dobry wieczór, witam serdecznie, słuchamy. Halo, dobry wieczór. Halo, cześć Marcinie. Paweł z tej strony, Zjednoczone Królestwo. Ja już dawno się nie odzywałem. Cześć Paweł, masz jakiś inny mikrofon, czy niestety musimy tak pomęczyć się, że tak powiem? To znaczy ja rozmawiam normalnie przez telefon. To sprawdź sobie później, czy nie masz pozapychanych dziurek od mikrofonu. Większość smartfonów ma w tej chwili dziurki od mikrofonu od dołu, czy tam się nie dostał brud. Szczoteczka do zębów i albo najlepiej taka elektryczna. Słucham ciebie, Pawle. Dobry wieczór. Ale myślisz, że da się zrozumieć to, co mówię, czy nie bardzo? Trudno, ale ja podciągnąłem sopran i średnie, ile się da i mam nadzieję, że to będzie bardziej zrozumiałe. A bas zdjąłem całkiem. Aktualnie to jest, wiesz, jedyna forma, jakiej mogę rozmawiać. To jest mój jedyny, wiesz, aparat, jaki aktualnie mam, nie? I w sumie w ogóle cieszę się, że udało mi się zadzwonić, nie? Dobry wieczór, Paweł. Tak, słuchamy ciebie. Wieczą sprawę poruszyć. Odnośnie płatności gotówką. Bo ja często, ja mieszkam, wiesz, w Zjednoczonym świecie. I często, znaczy może nie często, bo staram się korzystać z innych sklepów, jeżeli chodzi o kupowanie żywności i tak dalej. Czasem chodzę do takiego tam Alika, Lidla i założyłem od jakiegoś czasu, że likwidują stanowiska, gdzie faktycznie pracownik gdzieś obsługuje klienta, nie? A zamiast tego są stawiane stanowiska typowo bezobsługowe, tak. Tak, i zdecydowana większość z nich to są stanowiska, gdzie możesz płacić kartą. Powoli, tutaj w tym w Derby, gdzie ja mieszkam, są likwidowane stanowiska do płatności gotówką, są ludzie na kasach bardzo rzadko dostępni, żeby w ogóle wiesz, obsługa była bezpośrednio kasjer klient, a starają się robić to tak, żeby wiesz, sprowadzić ludzi na tą
wiesz, bo są linie na tych stanowiskach samoobsługowe, gdzie są głównie płatności kartą. Druga sprawa. Niedawno jakiś tam Jankes, chyba Blinken, coś tam się wypowiadał na temat ewentualnych rzekomych roszczeń, wiesz, żydowskich, które, wiesz, Polska będzie ewentualnie, znaczy nie ewentualnie, ale że w końcu będzie musiała zapłacić. W 1960 roku została podpisana umowa w Waszyngtonie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi odnośnie roszczeń żydowskich, żydowskiego drogomienia, które zostało jakoś znacjonalizowane przez państwo polskie. Na mocy którego przez 20 lat po wejściu tej umowy w życie Polska miała spłacać 2 miliony dolarów rocznie na pokrycie tych właśnie roszczeń. Mało kto o tym mówi, z tego co wiem, ta umowa była zatwierdzona, z tego co wiem, została spłacona, ale co niektórym mało. Także ja się dziwię, że nikt o tym nie mówi. Nie, to była taka umowa, mówiliśmy o tym. W 1960 roku podpisano taką umowę w sprawie roszczeń. Tak. Polska w związku z tym Stanom Zjednoczonym musiała zapłacić 40 milionów dolarów. Przez okres 20 lat, dokładnie. Tak jest. I publikacja tego dokumentu miała jak gdyby załatwiać sprawę tych roszczeń żydowskich, ale wiesz, Amerykanie mają bardzo często w dupie, szczególnie ci Amerykanie, którzy zalatują nieco czosnkiem albo są pod wpływem czosnkowych, i doskonale wiedzieli, że jeśli zaczną żądania nowe wyciągać, no to stwierdzili, że to, czego oni teraz żądają, to jest coś zupełnie innego. Ponieważ tamta umowa dotyczyła, tak jak sam powiedziałeś, mienia, które zostało przejęte przez państwo. Natomiast oni twierdzą, że to im chodzi o mienie bezspadkowe. Czyli jeżeli ktoś w Polsce zmarł, kto nie miał dzieci, Niemcy zbombardowali, no bo po wojnie prawie nic nie stało, to im się należy, bo przecież ich potomkowie, których nie mieli, ale ich potomkowie, ci co przeżyli, chociaż nie są ich potomkami, to im się należy. Najkrócej rzecz ujmując, żydowskie pierdolenie, no. I jeszcze jedna właśnie sprawa odnośnie tego, chyba w 2003 roku Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych ogłosił wyrokiem tam prawomocnym, że Polska nie ma żadnych zobowiązań wobec nacji tej wiesz, koszernej. Także jeżeli ktoś by chciał poszukać i chciałby się dowiedzieć, a przede wszystkim, żeby ktoś zaczął o tym mówić, bo jeżeli nie... Ale w którym roku mówisz? O którym roku mówisz? Nie jestem na 100% pewien, ale mi się wydaje, że to był chyba 2000, albo trzeci, albo 2013. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Ale on właśnie wtedy się chyba wypowiadał w kontekście umowy indemnizacyjnej, czyli tej z 1960 roku. Wiesz, jakby nie było, chodzi mi o to, że żebyśmy się nie dali zjeść, nie? To, czy się damy zjeść, czy się nie damy zjeść, moim zdaniem, będzie głównie zależało od tego, czy będziemy otaczali się Polakami, czy będziemy dalej sobie pozwalali na to, żeby polskojęzyczni nami rządzili. Ustawa 447 i konsekwencje to, że kupujemy na potęgę amerykańskie uzbrojenie, wyposażenie od kilku lat, że wydajemy blisko 3% PKB na to. To, że Amerykanie wykupują na lewo i prawo w Polsce tereny, przedsiębiorstwa, spółki, to nie wydaje mi się, żeby się działo bez przypadku. To właśnie są konsekwencje tego 447, konsekwencje tego, że nie zadbaliśmy odpowiednio o te sprawy. Kojarzę albo nie, takiego gościa Irokes Słowa. Tak. Widziałem u siebie ostatnie filmiki odnośnie wykupu ziem na pół w terenie, w okolicach chyba wschodniej i południowej Polski.
że przychodzą ludzie z dziwnymi, wiesz, ofertami i graniczącymi, wiesz, dosłownie... Tak, że chcą wykupić tereny tanio. Po jednej i po drugiej stronie granicy. No bo, słuchaj, wiedzą co się święci i gdzie będzie. Nie oszukujmy się, te wszystkie decyzje, które podejmują polskojęzyczni, to są decyzje, które są... Ktoś z góry je zaplanował i rozumie ich konsekwencje. To my czasami nie dostrzegamy jeszcze, po co się to robi. Ale ci, którzy to wprowadzają, wiedzą doskonale, po co to robią. Doskonale. Marcin, a wy co mnie najbardziej wkurwia w tym wszystkim? No. Ja z Rzeszowa oryginalnie jestem. Mhm. I martwię się, bo cały czas mam tam rodziny, wiesz. Powinniśmy się bać o naszych bliskich, nieważne... Bardzo niepokoi. Wiesz, Paweł, myślę, że niezależnie od tego, czy mamy rodzinę, czy mamy tam jakieś, majątek, domy, mieszkania, niezależnie od tego powinniśmy się martwić. Nie, Martin, umówmy się. Mnie nie chodzi o żadne majątki. Ale ja jeszcze, Paweł, jeszcze raz powtarzam, niezależnie od tego, czy mamy tam jakiś majątek, czy mamy rodzinę, mamy prawo się martwić, bo nie chcemy przelewu polskiej krwi. To nie jest nasza wojna, ale przeleje się nasza polska krew. Problem w tym, że ludzie są niedoinformowani i słuchają tych pierdolonych pudełek, z których wypływa ten chłam, ten szlam, wpychający nas dosłownie w wojnę. Ja niedawno, ostatnie święta Bożego Narodzenia spędziłem w Polsce i spotkałem się tam z rodziną i kuzyn, na przykład, któremu wysłałem wiadomości wcześniej, żeby broń Boże nie było żadnych zastrzyków ani tak dalej, on mówi, że on wziął dwa, ale i więcej nie weźmie. Ja się go pytam, a po chuj ty to w ogóle wziąłeś? Mhm. Czy ktoś ci w ogóle dał jakieś, wyniki testów laboratoryjnych, tam w ogóle jakiekolwiek wyniki badań? A nie, on wziął, ale i więcej nie weźmie, nie? To jest właśnie nie weźmie, bo już nie przeżyje. Dobrze, nie weźmie, ale mnie to najbardziej wkurwia, że ludzie w ogóle nie kierują się rozsądkiem. Oni wierzą ślepo w to, co im, wiesz, to jebane pudełko powie. Mój sąsiad jest po trzech, mój wczesny jest po trzech, jego żona jest po trzech, nie wiem, czy się przypadkiem nie wbierają na czwartą. To już szczęście udało mi się uchronić matkę, która nic nie wzięła i bardzo się z tego cieszę, są zadowolone, ale kurwa, wkurwia mnie to, bo ludzie wiedzą wszystko, co im to jebane pudło powie. I ze znajomymi się widziałem. Koleżanka mam z mojego roku do podstawówki, chodziliśmy razem do klasy. Mhm. Ja się dowiedziałem, że ona wzięła i mąż, z którym kumplami byliśmy od dziecka, też wziął, ja im mówię, no i na chuj tam to było, nie? A oni mówią, że tam w lutym, do lutego mają ważne, nie? A później zobaczą. I nie wiem, co zrobili. Że co? Jeszcze raz nie zrozumiałem. Jeszcze raz nie zrozumiałem. Bo brali tam dawki i do lutego mają ważne coś tam, nie? No paszport mają, ten taki przepustkę szybszą, krótszą do nieba, tak. No, i tylko ja nie wiem, czy to był, kurwa, bo już się w sumie pogubiłem z tym wszystkim, nie wiem, czy to był ten rok, czy to był ubiegły rok, bo i co byłem, wiesz, w Polsce, nie? Ale po prostu zawiodłem się na ludzkiej, nie wiem, inteligencji, można tak powiedzieć. Po prostu ludzie, których znam od dziecka, no, na nich się zawiodłem, bo wydawało mi się, że są bardziej... Rozgarnęli się, to się mówi, nie? To na samo. I teraz w zasadzie, chuj, jak to wierzyć, kurwa. Ja nie wiem, czy, wiesz, poza grupami kamnackimi, poza grupami w Watach Głosu Obywatelskiego, gdzie tam Andrzej, z tego co wiem, Planeta, coś tam potworzył. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze są ludzie, którzy są zdolni sprawnie myśleć, realnie myśleć o tym, co się dzieje. Co się dzieje w tym, na naszej ziemi i nie wiem, co się dzieje z ludźmi, których mamy, tymi kochamy. Także... No, to takie moje tam jest spostrzeżenie. Mhm. No, zajebiście się cieszę, bo dawno się nie zmieniłem. A w ogóle to rozgubiłem na jakiś czas, a jak chyba znalazłem na Rodacy TV, to zawsze musiałem bez odtworzenia oglądać. A dzisiaj w końcu już dostałem powiadomienie z tego live'a, także... Świetnie, cieszę się. Dzięki temu się cieszymy. Marcinie,
no tam wiesz, ja ci płakał do ucha nie będę. Pozdrawiam wszystkich rodaków, komandantów, Polaków, Polki, dzieciaki, Polaki. Was pozdrawiam, trzymam kciuki za Wojciecha, żeby ten jego koszmar się skończył i wierzę, że w końcu kiedyś się spotkamy. Ja również to wierzę, że spotkamy się i to szybciej niż się uda. A jeśli życie nam na to pozwoli, jeśli pozwoli nam na to sytuacja, to będę również Wojciecha namawiał na to, żeby wziąć jakiegoś busa, kampera i spotkać się nie tylko z Polakami w całej Polsce, ale również z Polonią w Europie. Udać się w taki wyjazd i spotkać się w całej Europie. Zapraszam do Derby Zjednoczone Królestwo. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję za telefon. Do zobaczenia, Małotki. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się wszyscy rodacy, kamraci, Polacy. Czołem, Paweł. Niech ci się darzy i dobrego zapiątku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Czołem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, a tak jak mówiłem o protestach, o tych protestach na Słowacji i nie tylko na Słowacji, w różnych materiałach wideo możemy zobaczyć. I między innymi taki słoweński marsz za pokojem, tu widzimy 15, 16 lud, różne miejscowości, 21 lud, Bratysława, Pałac Prezydencki. Oglądamy te materiały z różnych miejsc i wyobraźcie sobie, że na tych materiałach, które możemy zobaczyć z różnych miejsc, znajdujemy też właśnie zdjęcie, który pokazuje nasz kamradzki marsz w Warszawie. Jasno widać, że to jest nie jakieś tam ujęcie byle jakie, gdzie można sobie tak tylko dopowiadać, tylko ewidentnie są to znane ujęcia, znane klatki. Proszę bardzo. Myślim w polsku, Polaci procitai. Mamy tutaj ujęcia z marszu kamradzkiego w Polsce, marszu kamradzkiego w Warszawie, 21 lutego. Także to jedne z tych ujęć. Bardzo się cieszę, że... O proszę, i tutaj też są te ujęcia. Bardzo się cieszę, że one również się znalazły w tym materiale z telewizji słowackiej. Kochani, odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór, witam serdecznie i słuchamy, kto z nami jest. Czołem, Mateusz, Strzelce Opolskie. Czołem, Mateuszu, poczekaj, tylko dźwięk przywrócę do normalności, bo tam był strasznie, był odfiltrowany mocno. Jesteśmy. Cześć, Mateusz, witaj. Cześć, cześć. No jakiś czas nie dzwoniłem, ale po pierwsze, mam takie w sumie trzy sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że... Strzelce, tak? Dziwi mnie to, Strzelce Opolskie. Mhm. Bardzo dziwi mnie to, że Polacy tak bardzo pomagają Ukrainie, a jeżeli chodzi o sprawę Turcji, to jakoś nie widziałem żadnego Polaka. Poruszenia, prawda? Żadnego poruszenia, żadnej flagi Turcji na profilowym, no po prostu na Facebooku, no coś bardzo dziwnego. Mhm. Druga sprawa jest taka, że rzadko mnie boli głowa, ale po wczorajszym telefonie Rity z Krakowa, no mnie rozbolała głowa, bo ten telefon po prostu był... No... O, już zostawmy, Mateusz. No, poproś sąsiada o pionchopirynę albo skopolaminę, pomoże. No, tylko po prostu chciałem o tym... No, bardzo mnie ten telefon zdenerwował, że tak powiem. No, ale cóż, no Wojciech Olczański zawsze obecny. Wysyłam też do niego kartki. Wszystkich bardzo oczywiście dziękuję. Zachęcam do tego, żeby wysyłali cokolwiek właśnie, zdjęcia, cokolwiek. Dosłownie cokolwiek, żeby po prostu Wojciech cały czas wiedział, że ma wsparcie w nas, kamratach. A trzecia sprawa to jest taka prywata, że o którą bardzo proszę, żebyś mi na ten numer telefonu napisał, jak mogę nabyć koszulkę kamracką, bo bardzo mi na tym zależy, żeby taką koszulkę mieć, ale też żeby sprawdzić reakcję ludzi na ulicy, jak na to zareagują. A jaki rozmiar byś chciał? Elkę. Poczekaj, tylko zerknę, czy ja mam tutaj ciebie zapisanego. Nie wiem, czy w ogóle jest, bo są jakieś resztki koszulek i nie wiem, czy będzie z Dmowskiego. Czy LK, czy XLK, także żebyś mi tylko napisał, ja oczywiście zapłacę i
No Mateusz, po prostu bardzo mi na tym zależy. Strzelce, bo to mam jakieś resztki nieodebranych koszulek przez parę osób, więc które tam prosiły, żeby im kupić te koszulki i miały odebrać, a nie odebrały, więc może coś znajdę. L-ka albo XL-ka, tak? L-ka albo XL-ka. Zobaczę, co jest, ale też nie wiem, skąd będą. Czy będą z Krakowa, czy z Moskiego na Zamek, czy któryś z tych. No ale dam ci znać, sprawdzę to. Nie szkodzi, oczywiście. Nie szkodzi. Śmierć wrogom ojczyzny. Dziękuję śmierć, bardzo za tą śmierć, rozmowę. Śmierć. Bardzo ci Amen. Również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, Mateuszu. Pozdrawiam. I życzę dobrego zapiątku. Również pozdrawiam. Czołem. Szanowni Państwo, a ja Wam chciałem pokazać rysunek. Rysunek wykonany ołówkiem od kamrata, młodego kamrata Andrzeja. O, momencik. O, bo chcę to ładnie zapisać, żeby się mnie nie pozajączkowało, wzięło było. A w międzyczasie odbiorę oczywiście kolejny telefon. Dobry wieczór, witamy serdecznie i słuchamy. Dobry wieczór, mówi Małgorzata. Ja już tam kiedyś dzwoniłam i mam taką prośbę. A Małgosiu, jeżeli wolno zapytać, bardzo ładnie się przywitałaś. Warszawa Pruszków. O, a co to za miejscowość? A, to taka nowa. Dobry wieczór, witam serdecznie Małgosiu. Bardzo, bardzo chciałem ci podziękować, bo pięknie z taką starannością i ładną dykcją się przywitałaś z nami. Także ja też witam serdecznie. Marcin Osadowski, Niezależna Polska TV, Wojciech Olszański, duchem obecny, ciałem nieobecny i wkurwuś. Witamy ciebie serdecznie, Małgosiu. Ja mam taki problem w zasadzie. No bo tak, słucham, żebyśmy się nawoływali. I po tej rozmowie bardzo proszę zapisać mój numer telefonu, dlatego że ja nie mam tutaj nikogo. Ja nie wiem, czy w Pruszkowie nie ma kamratów. Jeżeli są, to ktoś by się odezwał, to bardzo proszę podać mój numer telefonu. Jeżeli nikogo nie będzie, to ja w przyszłym tygodniu pozwolę sobie zadzwonić i podam wtedy termin spotkania. O, świetnie! Brawo, Małgosiu, o to chodzi. I powiem więcej. A ty, Małgosiu, ty pracujesz? Ja jestem już na takim bezterminowym urlopie. No, i chciałem wam, kochani kamraci, powiedzieć, że takie osoby jak Małgosia są naprawdę świetnymi uczestnikami, dlatego że oni się nie boją spotkać, wyjść, powiedzieć gdzie, no bo co przyjdzie do niej pracodawca i powie, że no jak będziesz dalej tak robić, to cię zwolnię? Małgosiu, brawo. Brawo, dziewczyno, super. Jako jeszcze chciałam powiedzieć tak śmiesznie, bo ja kiedyś dzwoniłam w sprawie tego kopca Kraka w Krakowie, tym kubeczkiem. No i powiem tak. Z czym? Teraz kubeczkiem? K2. Z tym wózkiem. Czy mogę przyjechać z wózeczkiem? A, z wózeczkiem, tak. No, przepraszam. No. I teraz K2. To jest mały pikuś. Czekam i odbije na starość i głupoty robi, nie? No ale zawsze się czegoś człowiek nauczy. Także ja dzwonię właśnie w tej sprawie. Jakby ktoś był, to proszę podać mój numer telefonu. Jak nie, w przyszłym tygodniu się odzywam i trzeba coś robić, bo mnie to wkurza. No, ale tak, Małgosiu, w twoim głosie to jest taki imperatyw, taka energia płynie, że ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że jak weźmiesz to w swoje ręce, to dopiero to... Tak, tak, no. A mu komuś jeszcze dopierniczę, bo się zdenerwuje. Ja mam charakter tej naszej koleżanki Kristy. Jerona, jak ty gadasz Krista, to by się od razu śląsko-gotko włącza. No, więc są takie gatunki kobiet, które tak reagują. Widocznie ja też do nich należę. Także pozdrawiam, czekam w razie czego na telefon i Wojtek zawsze między nami obecny. Zawsze. Dobrze. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć, śmierć, śmierć. Dziękuję. Dobranoc. No to szanowni Państwo, cóż, no jak czas wojny, no to może sobie... O, mam jeszcze jeden telefon, to lecimy. Dobry wieczór, witam serdecznie, słuchamy. Dobry wieczór, Michał Piaseczna, czołem. Czołem, Michale, cześć. Czołem. Małgosia z Pruszkowa. Piaseczno bardzo blisko, jak możesz Marcinie przesłać numer, to jest pierwsza rzecz. No.
Super. Twój do Małgosi, czy Małgosi do ciebie? Obojętnie, jak wolisz. Jeśli ktoś by się pytał o Piaseczno, to twój numer też można podać? No, oczywiście. Super, bardzo się cieszę. Oczywiście. Druga rzecz. Ostatnio męczony temat karty. Są badania naukowe przeprowadzone, że płacenie kartą jest po prostu szkodliwe, bo za dużo wydajesz pieniędzy. Płacąc gotówką, ale to się ośrodek... Nie, czekaj, to banki są z tego powodu bardzo zadowolone. Nie kontrolujesz wydatków, sięgasz po kredyty, konsumujesz więcej, więc no im o to chodzi. Tak, płacąc gotówką otwiera się ośrodek bólu, naturalnie w mózgu. I z tego powodu wydajesz mniej pieniędzy na bezsensowne rzeczy. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, Marcinie, ale to mam przepraktykowane. Mhm. A więc no to jest następna rzecz. Kolejna rzecz. Raport trasa Piaseczno-Rzeszów. W tamtą stronę jedzie masa uzbrojenia znowu. Ciekawy jestem, czy nie będzie jednym z najlepszych interesów po wojnie skup złomu na Ukrainie. O, to będzie dopiero interes. Pod warunkiem, że nie będzie napromieniowane. Myślę, że zawsze jakieś da się znaleźć, nie napromieniowane. No, a więc tak, nie zajmuje linii śmierć, a jeszcze jedną rzecz. Kolega tutaj pytał o reakcję, jak ma się koszulkę kamracką. Mhm. Większość czosnkowych spuszcza łeb. Kolorowych, tęczowych, a więc to tylko są przyjemne reakcje. Dla nas przyjemne. Tak, tak, to oczywiście dla nas. Chyba, że zdarzy się jakiś incydent fekalny z tego powodu, to... No, jak w sklepie puści kleksa, to nieprzyjemnie, no ale generalnie przyjemne reakcje, a więc warto mieć. Okej, Michale. Fajnie, dziękuję za telefon. Dobra. Cieszę się, że się nawołujemy. Super, o to właśnie chodzi. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się. Bo szanowni państwo, tak to właśnie jest, że jeżeli dzisiaj się przestraszymy się tego, że został zamknięty Wojtek, przestraszymy się tego, że na niektórych donosi ośrodek monitorowania środka dupy i samego brązowego krążka. Ośrodek przyjemności ryministycznej tych dziwaków, no to przegraliśmy, bo wtedy już w prostej drodze możemy zawinąć się w worek i czołgać się na cmentarz. Jeśli jesteśmy pod ostrzałem, jeżeli siedzisz i widzisz, że wstrzeliwuje się artyleria wroga, to zawsze w wojsku uczą, idź do przodu, ruszaj. Zmieniasz swoją pozycję, nie są w stanie ciebie trafić. Jeśli pozostaniesz w miejscu, już zginąłeś. Nie bójmy się tego. Jeśli będzie nami powodował strach, jeśli będzie powodowała naszym nami panika, to już nasz koniec. Dobry wieczór, witam serdecznie, słuchamy. Z kim mamy przyjemność? Ja i rodacy, kamraci. Dobry wieczór, Marcin. Dobry wieczór, Kurduś. Dobry wieczór, Wojtek. Wojtek Kuszański, zawsze obecny. Jarek z Niemiec, Krefeld. Dawno, dawno nie dzwoniłem, już bardzo długo nie dzwoniłem. Krefeld przez dwa F się pisze, czy przez jedno? Krefeld przez jedno F. Krefeld, tak? Krefeld, Niemcy. No to jakie S? O jakim S mówimy? S? Ja się pytam, czy przez jedno F, czy przez dwa F, czy przez... Krefeld. To jest Krefeld, Krefeld. Dobrze, no tak mamy. Krefeld, Niemcy. Okej. Okay. Krefeld, Niemcy. Jeszcze raz dobry wieczór wszystkim widzom, kamratom. Marcin, odnośnie dzisiejszego tematu, powiem ci, jestem kierowcą, pracuję jako kierowca tutaj, już dzwoniłem do was, nawet ostatni mój telefon był odnośnie paszportu, odebrałem paszport po takim czasie, byłem zdziwiony, jak ładnie w paszporcie jest Bóg, honor, ojczyzna, to no, może nie wiem, czy to sobie przypominasz. Nie tylko, że sobie przypominam, ale przypominam też temat tego, że Igor Isajew miał pretensje o tym, że dostał polski paszport i że tam jest honor, że mu się to nie podoba.
dokładnie. A propos dzisiejszego tematu, bo tego co się orientowałem, dzisiaj jestem troszeczkę tak na bakier, to znaczy tak, próbuję uruchomić komputer w międzyczasie i dzwonię, bo widziałem, bo oglądałem na telefonie, więc teraz jestem, że tak powiem, trochę na bakier z tematem, ale bodajże temat jest cały czas ten sam, znaczy cały czas ten sam, no. Aktualny, cały tak. Czas bieżący odnośnie naszego udziału, jak nas wpychają i w ogóle. Powiem ci, Marcin, pracuję tutaj w Niemczech jako kierowca i tak raz na półtora miesiąca jestem w jednostce wojskowej tutaj. Mhm. To wiadomo, że tutaj też jednostki wojskowe są skadrowane tak samo jak i u nas. Znają mnie te ci chłopcy, ci żołnierze i też starsi oficerowie. No bo jeżdżę tam już od 3 czy 4 lat, wożę im papier do drukarki. No i teraz do nich byłem, w tym tygodniu byłem. I no zawsze cześć, dzień dobry, w ogóle. Chłopaki mają przed swoim biurem, czyli przed tymi budynkami, to mają taki przystanek postawiony, bo to no, są te przystanki takie modne, stawiają we firmach dla palących. Mhm. No i było tam paru oficerów, to i zawsze tam z nimi porozmawiam, zawsze tam stanę, to tamto, a no co słychać i w ogóle. Zapytałem ich oficjalnie, co sądzą na temat wojny na Ukrainie. Marcin, kamraci, nie wiem jak tam u nas, bo jest dużo tutaj w Niemczech, no ale ja miałem, że tak powiem, z pierwszej ręki słyszałem to, nie z telewizji. Tutaj żołnierze są przerażeni tym, co się dzieje odnośnie w ogóle tym, co się dzieje na Ukrainie, ale też odnośnie tutaj tego, w jaki sposób idzie polityka, jeżeli chodzi o obronność kraju i w ogóle o wojskowość, jeżeli chodzi o jakie ruchy robią w stronę Ukrainy. Ci faceci mi powiedzieli, że jestem załamani, co tutaj rząd niemiecki, w jaki sposób odnośnie tych czołgów i w ogóle, w jaki sposób oni ich tutaj traktują. Tutaj oni nie mają nic do powiedzenia. Oni powiedzieli, oni w tej chwili oni już nie mają sprzętu. A skąd oni ten sprzęt wzięli, który teraz mają wysłać te 14 czy tam ileś czołgów, dokładnie tam nie wiem, oni się tutaj za głowę łapią. No i jest jeszcze jeden temat, Jarku, jeżeli mogę do tego dorzucić. Temat amunicji, bo do Leopardów amunicję dokładnie produkują Szwajcarzy i Szwajcarzy nie dali zgody na... Dokładnie, tak, oczywiście. Tak, tu masz rację. Powiem ci, tego nie wiem. Nie wiem, czy ci mówi coś nazwisko dr Ozdyk. To jest fajny dziennikarz, który i też również wykładowca, bo coś wykłada jakieś gdzieś na uniwersytecie, gdzieś w szkole w Berlinie. Jest on również dziennikarzem, więc też lubię posłuchać tego faceta. I on też dużo wie, co się dzieje w Niemczech. No dr Ozdyk cały czas mówi, to już od dawna. I to już od dawna, że Niemcy mają sprzętu, jakby zostali zaatakowani w tej chwili, żeby się bronić 3-4 dni. Mhm. To się w głowie nie mieści, jak jest rozbrojona Europa. No a nasi, no to wiadomo, no nasi przodują, wyprzedzają wszystkich i wiemy dlaczego. Numerem jeden jest afera podkarpacka. I to każdy człowiek... Złapali za jaja, że tak powiem w cudzysłowie, tak, polityków, Marcin, i teraz tak, politycy tak muszą robić to, co Ukraińcy tak chcą. Tak, Marcin. Jest nasza Polska jest przejęta przez agenturę. Jest tylu agentów w Polsce i ruskich, i brytolii, i amerykańskich. Jest tylu agentów, że się nie mieści w głowie. Teraz ostatnio na Facebooku, zresztą też oglądam, też lubię posłuchać tego człowieka, jest taki dziennikarz śledczy, który się nazywa... Szumowski był ten pan piękny od respiratów, a ten jest Szymowski. I ostatnio Leszek Szymowski, też, ja z Leszkiem kiedyś rozmawiałem. On się zajął bardzo fajny dziennikarz śledczy, bardzo tak fajny facet. Mhm. Tak jest, bardzo fajny facet. Nawet mam dwie jego książki. Bardzo fajny facet i widać, że jest facet rzetelny. No wiadomo, przez każdego czasu, przez pryzmat, ale jest facet rzetelny. To on ujawnił w Polsce to, że Pinokio, nasz Pinokio, jest podwójnym agentem. Nie wiem, czy na pewno wiesz o tym, bo przecież... Tak, w DDR-u. Ktoś się do takich informacji... Nasz Pinokio, tak, Słońca Goniec, tak.
Tak, oczywiście. I jako student, jako pierwsze, rozumiesz, to imię czy pseudonim, student, a drugie jako Jakub. I dziwnym trafem jako Jakub ma i drugie imię nasz Pinokio. Także ten i teraz ten Leszek Szymowski wrzucił... Szymowski. Zobacz, jak to wszystko przycichło o naszym Pinokio. Nikt nie mówi. Pan Leszek Szymowski już dawno mówił o tym wszystkim, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, ale również też o agentach. I nawet teraz był program, w jaki sposób ludzie, którzy kiedyś pracowali, że tak powiem, w służbach tutaj w Polsce, odkąd Kamiński przejął cały resort, pozwalniał ludzi, którzy mieli wiedzę, mieli wiedzę operacyjną, wiedzieli, jak się poruszać, pozwalniał ich, no bo wiadomo, trzeba było zatrudnić wujka, a to stryjka, a to poszli do pracy w służbach ludzie, którzy się tego nie nadają, służby są po to, żeby nas chronić. A te służby, one nie mają pojęcia o niczym, więc ludzie starzy pozwalniani, nie wiadomo, czy nie przejęła ich agentura. To są ludzie wyszkoleni. Nie wiadomo, czy nie są przejęci przez agentury obcych wywiadów, a mamy wystarczająco dużo już w Polsce obcych agentur, że rozbrajają nas na każdym kroku. Jesteśmy praktycznie bezbronni. Wywiezienie tego sprzętu z Polski, uzbrojenia, artylerii. Marcin, pod każdym względem, pod każdziuteńkim względem, biorąc pod uwagę to, o czym ty teraz mówisz, jeżeli chodzi o obronność, o wojskowość, ale również jesteśmy całkowicie bezbronni, jeżeli chodzi tutaj w środku u nas o bezpieczeństwo państwa. Rozgrywają nas tak, że się nie liczy. Politycy są tylko marionetkami. Oni robią, to zresztą widać po ich ruchach, Marcin, sam przecież wszyscy jesteśmy kamraci, jesteśmy wszyscy myślącymi ludźmi i wystarczy popatrzeć na ich ruchy, to normalny, zdrowy człowiek, mężczyzna, który ma rodzinę, podejmując trudną decyzję, nie podjąłby takich decyzji, jakie podejmują oni. Przecież to jest widać, oni nam plują w twarz, to jest widać, że oni robią wszystko pod dyktando. Wiesz, Jarku, zastanawiam się tylko, czy oni w ogóle, można powiedzieć, że podejmują decyzje, bo moim na teraz skromnym zdaniem, oni wykonują rozkazy. Tak, Marcin. I najlepszym tego dowodem, Marcin, jest najlepszym dowodem tego na to, że są w garści Ukraińców, jest to, w jaki sposób postępują z Ukrainą. Nasi obywatele nie mogą się dostać do lekarza, nie mogą mieć operacji, tracą pracę. Marcin, byłem teraz w Polsce z rodziną. A wiesz, co się jeszcze zaczyna? Na Europie. Zaczyna się jeszcze nagonka na Polaków. Dokładnie taka sama, jak kiedyś była zrobiona ze strony żydowskiej. Jak to Ukraińcy się skarżą, że oni są źle traktowani w Polsce, że są bici. Oczywiście. Tak? Będzie teraz takich materiałów coraz więcej, artykułów polegających na tym, żeby zohydzić Polaków i pokazać, że Polacy są pazerni, że są źli, że ich niszczą, a Ukraińcy tacy biedni, zastraszeni na to. Więcej. Marcin, kamraci, byłem teraz w Polsce na świętach. Mam tam, oczywiście u mamy, u siostry, jest tam takich dwóch fajnych chłopaków, moja siostra ma synów dwóch. Chłopaki mają po 24-25 lat, mają dziewczyny, rozmawiałem z nimi. Ci ludzie o niczym nie wiedzą. Cały czas, za każdym razem, kiedy się z nimi widziałem i tam, no wiadomo, każdy mieszkał u siebie i później wyjeżdżali do siebie na drugi dzień, się widzieliśmy. Za każdym razem, kiedy się żegnaliśmy, zawsze im mówiłem. Teraz nawet, jak ostatnio dzwoniłem z nimi, zawsze uważajcie na Ukraińców. Marcin, to, co się dzieje w Polsce z Ukraińcami, ale chodzi mi teraz o dzieci. Chodzi mi o dzieci. Jak dzieci się zachowują w szkołach ukraińskie, jak dzieci ukraińskie zachowują się na placu zabaw. Teraz będzie to widać jeszcze lepiej, jak teraz się zrobi ciepło, przyjdzie wiosna, lato. I to są dzieci, które dziś mają po 8, po 10 lat. Marcin, po 8, po 10 lat robią już mafię, przewodzą nad dziećmi. I teraz ja cały czas o tym mówię. Mówiąc, że uważajcie na Ukraińców, do moich siostrzeńców. Ja, wujo, tam jest wszystko w porządku, a tam wujo, tam się w tym trzymać. Ja mówię, słuchajcie,
to nie to, że dzisiaj macie się bać tych, którzy tutaj dzisiaj są. Nie. Wy macie się bać tych, którzy mają dzisiaj po 8, po 10 lat. Tak. Po 8, po 10 lat, ponieważ oni są wychowywani w takim, no, Marcin, czym skorupka na młodu... Za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dokładnie, dokładnie. Resztę kamraci wiemy. I mamy się nie bać tych, co też mamy być ostrożni i patrzeć na nich, bo afiszują się wszędzie, oddajcie nam broń, wszędzie, kurwa, flagi banderowskie, jak nie banderowskie. Sami wiemy, o co chodzi. No przecież, Marcin, który polityk, no ty nie stanąłbyś pod obcą flagą. Ty, jako zwykły człowiek, zwykły obywatel, nie staniemy pod obcą, że tak powiem, banderą, ale a nasz prezydent potrafi, nasi politycy potrafią. Ba, ucałować się, uklęknąć i jeszcze tak, oddać cześć mordercom Polaków. Kurwa. Tak, tak, Marcin. Jesteśmy, mówię, na tych mamy uważać, mieć na nich oko. Mamy się bać. Mamy się bać tych, co dzisiaj mają po 8, po 10, po 12 lat. Bo za 10, 15 lat mało to, że będą mieli prawa wyborcze, mało to, zobacz jak oni działają. Ciężko mi przechodzi przez gardło to, żeby ich pochwalić. To nie chodzi o pochwalenie. Oni się organizują. Oni się organizują nie na darmo, powiedział Gowin 3 lata temu, że polską elitą będą Ukraińcy. Nie na darmo ta pizda Malczu, przepraszam za wyrażenie, kamraci również przepraszam, nie na darmo. No, ale nie robisz, nie mówisz, nie kłamiesz, nie mówisz o niej chuj, tylko mówisz pizda, no. Dokładnie tak. Nie na darmo. Marcin, ja wszystkim mówię, wszystkim. Rozmawiałem dzisiaj, wczoraj rozmawiałem z mamą przez telefon, dzisiaj rozmawiałem z mamą. Próbuję uświadomić tych ludzi i cały czas mówię, uważajcie na Ukraińców, uważajcie na Ukraińców. Zmieniamy temat. A propos, tak chcę tylko tak pokrótce, na pewno wiecie, jakie są realia, bo to samo jest tutaj, jeżeli chodzi o płatność gotówką. Zaczepiam każdego i cały czas, kiedy rozmawiam z kimkolwiek, nawet właśnie z tymi kuzynami czy z mamą, cały czas powtarzam gotówka. Mhm. Ludzie nie wiedzą, co ich czeka. Marcin, często jeżdżę taksówką, rozmawiam z taksiarzami, są to ludzie i starsi, i młodsi, przeważnie Turcy, rozmawiam z nimi. Marcin, ludzie nie mają pojęcia. Mówię już, tłumaczę, zobaczcie, bo już na niektórych produktach w Niemczech, ale w Polsce tak samo, pojawiły się ślady węglowe. No, gdzieś jakaś cyferka, ślady węglowe. To jest, kurwa, następny kroczek. Kroczek za kroczkiem. I tak jak my mówimy, tak jak Wojtek, zacytuję klasyka Wojtka, jak mówi, nawet najdłuższy marsz zaczyna się od pierwszego kroku, tak samo te kurwy z nami robią. Kroczek za kroczkiem. Oni też nie robią ani kroku wstecz. Więc też nie możemy robić. Uświadamiajmy. Dzisiaj rozmawiałem z mamą, mama mówi, tak, no synuś, no ja mówię, że wszystkich uświadam, z kimkolwiek tylko się spotkam, to rozmawiam, próbuję uświadomić. Mama mówi, tak, no a ludzie nie mają ci dosyć. Mówię, niech mnie z 10, niech obudzę tylko jednego, to ten jeden. Obudzi następny, będzie rozmawiał z następnymi 10 i on też obudzi jednego. To malutku, kroczek za kroczkiem. Jak nie chcą nas słuchać, walmy z drugiej strony. Rozmawiajmy, żeby tylko zapodać ludziom temat. Ja to tak jak ci mówiłem, taksiarzami, nie mają o niczym pojęcia. Mówię o gotówce, nie wiedzą. Mówię o Davos, nie wiedzą. Mówię Schwab, nie wiedzą. Mówię forum, nie wiedzą. O niczym nie wiedzą, co nas czeka. Mówię o śladzie węglowym, nie wiedzą. O gotówce, nie wiedzą. Oni nie wiedzą tutaj nic. Marcin, nie wiedzą nic. Ja dzisiaj powiedziałem swojej mamie, mówię, mamusia, ja dziękuję Bogu za to, że sprowadził na nas ten kataklizm, który się nazywa COVID. W pewnym sensie dziękuję, wiesz o co chodzi. Ponieważ to otworzyło mi oczy. Zacząłem się interesować, zaczęło coś mi nie pasować. Na samym początku sam się wystraszyłem, o żonę się bałem, o dziecko się bałem, sam się wystraszyłem, ale później, po miesiącu, dwóch, zaczęło coś mi nie pasować. Od tamtej pory, jak otworzyłem oczy, patrzę zupełnie inaczej, jestem człowiekiem wyzwolonym. U mnie telewizor, to już nawet dzisiaj mamie mówiłem, mam telewizor, ale u mnie telewizor tak rzadko gra, ja już nawet na skoki przestałem patrzeć, to kiedyś byłem kibicem. To wolę teraz w internecie przeczytać, jak mam włączyć i między skokami mają mi wpierdalać reklamy. Na 10 reklam 8 jest środków farmaceutycznych, a później jeszcze w międzyczasie jakieś wiadomości albo cokolwiek. Nawet już tego sobie mówiłem.
jestem obudzony i budzę ludzi dalej. Jest ciężko, dziękuję. Ale jest warto. Jarku, również? Jest warto. Jest ciężko, ale jest warto. Jest warto i musimy. Musimy, jeszcze raz musimy. Mówię, mama mi mówi, słuchaj, synuś, no dajcie spokój, no przecież ludzie cię nienawidzą. Nie. Ja przedstawiam to w taki sposób. Ja nikomu nic nie nakazuję. Ja próbuję otworzyć te dźwigi, tą szufladkę, te dźwigi gdzieś tam w umyśle. Bo my, wiesz, bo Jarek, jesteśmy homo sapiens, potrafimy myśleć. Są ludzie, którzy chcieliby też to robić, ale nie mają tego daru, albo nie znaleźli sposobu, jak zahaczyć o tę rozmowę, jak ją rozwinąć. Może przedstawisz jeden ze swoich sposobów na docieranie do ludzi? W jaki sposób Marcin, zachęcasz? Wsiadam do taksówki. Marcin, komraci, wsiadam do taksówki. To jest, no jestem zwyczajnym człowiekiem. Jestem kierowcą samochodu. Jestem zwyczajnym człowiekiem. Zaczynam od byle czego rozmowę. A to, no, dużo roboty dzisiaj, a to. I od słowa do słowa. Mówię, słuchaj, mówię, jak tam, mówię, u ciebie, mówię, jak to wygląda, mówię, u was, mówię, jeżeli chodzi o Turcję, to i tam i tłumaczę, to. No i później zaczynamy rozmawiać i pytam się, mówię, a słyszałeś, pytam się, masz pieniądze na koncie? Mówię, mogę ci, mówię, albo nic to z nic zapytam, mówię, mogę ci coś o coś prywatnie zapytać? No, przeważnie mówię tak, mówię, jesteś zaszczepiony, no i się zaczyna. I się zaczyna rozmowa od tematu do tematu. Każdy ma w sobie jakiś dar. Każdy ma w sobie jakiś dar. Jeden ma dar taki, że potrafi nic to z nic rozpocząć temat, drugi dar ma, niech każdy, nawet jak wiadomo, że no są ludzie, może, którzy są troszeczkę nieśmiali, może to, może tamto, ale to samo powiedzenie dzień dobry już rozpoczyna temat. Dzień dobry, co słychać? Ano ten, ano ja ciężko, ano, no, przecież Marcin, kamraci, wiemy wszyscy, że można o czymkolwiek porozmawiać, czy o drożyźnie, czy o inflacji, czy to, czy tamto. Nadmienię jeszcze jedno. Gdzieś w tamtym roku, gdzieś listopad był, jadę do klienta, miałem dla niego pralkę, lodówkę, nie wiem, co tam stało na tej palecie, podchodzę pod bok, pod domofon, dzwonię, a kobitka idzie za mną, mówi, pan to chyba do mnie, ja tak patrzę, mówię, no może, i to powiedziałem jej nazwisko, ona mówi tak, aha, no to fajnie, otwiera przy mnie, otwiera skrzynkę na listy, wyjmuje list i mówi tak, nie za bardzo ten list, bo no od mojego fermity, czyli od mojego właściciela mieszkania. Wynajmuje. Tak. No, że no nie za bardzo ten list na pewno jest, bo spodziewała się podwyżki. Przy mnie go otworzyła. Przy mnie. I mówi, oh my God, mówi, o mój Boże. Tak myślałam. 180 euro podwyżki. W tamtym roku listopad albo październik, na tym przełomie. I słuchajcie, kochanie. I ona do mnie, i ona mówi tak pod nosem. Ja 180 euro podwyżki. I ona pod nosem, nie do mnie, tylko pod nosem. Szajs Putin. Jak ja to usłyszałem. Kurwa, szajs ja Putin, tak? Mówię, że to jest pani, Putina wina tak, znowu. Szajs Putin. No wiadomo, każdy w Polsce, nawet kto nie był w Niemczech, zna to słowo szajs. Szajs Putin. Słuchajcie, jak ja to usłyszałem, od razu mi się włączyło zielone światełko. I mówię tak, mówię, mogę zaczepić panią? A ona mówi, no słucham. A ja mówię, niech pani jej tak powie, ale tak szczerze. Co ma Putin z tym do czynienia? Po jej słowach, szajs Putin. Ona tak na mnie patrzy, no ja, bo to przez Putina, bo to gaz, bo to wojna, bo to... A ja do niej mówię tak, a niech pani teraz zacznie myśleć. Ja, że ta inflacja, że ta drożyzna i w ogóle, mówię, czy uważa pani, że z tą drożyzną i to, co dzisiaj podnieśli nam tutaj ten, uważa pani, że to naprawdę jest przed Putina? I zacząłem z nim rozmawiać, zacząłem jej tłumaczyć. Marcin, trwało to 7 minut. 5-7 minut. Ja tak na mnie patrzy, podparłam się pod boki i mówię tak, wie pan co? Jarek, kurwa, dobrze, fajnie. A wie pan, że ma pan... A wie pan, że może mieć pan rację? To nie chodzi o to, żeby ktoś mi przyznał. To nie chodzi o to, żeby ktoś mi przyznał rację. To chodzi o to, Marcin, żeby tak dotarło, rozmawiać, żeby u nich się ta klapka otworzyła. Tak, że ktoś ich w chuja robi, a szczególnie media. Tej rozmowy. Super. Dokładnie, żeby zostawić ślad tej rozmowy. Dlaczego? Dlatego, że on pójdzie do domu i nawet jak będzie szedł do domu, to powie, a tam kurwa jakiegoś typa spotkałem, pierdolił mi głupoty. Ale jak zostawisz ślad, to za 2 dni, to dojrzeje. To dojrzeje. Że no to jest jak nasionko rzucone, które wykiełkuje. Dokładnie. To nasionko wypuści kiełek. I to jest nieważne, na jaki temat. Czy to na temat, że a to jakiś tam oszołom mi mówił na temat pieniędzy, a no sprawdzę. A to jakiś oszołom mi coś tam mówił na temat Davos. Co to jest ten Davos? Sprawdzę. Kroczy troszkę, jak sprawdzi, wejdzie, przeczyta, to się przerazi. Więc być może zainteresowanie wzrośnie, bo wiadomo, czym dalej w las, tym więcej rzecz.
Ja w ten sposób, to jest mój sposób na prowadzenie tutaj, że tak powiem, swojej małej wojenki z tym całym systemem, z tym, co się dzieje. Niech każdy z nas, każdy robi tyle, ile może. Ale to akurat, co ja robię, nie kosztuje mnie nic. Wręcz przeciwnie, sprawia mi to satysfakcję, więc niech każdy z nas w ten sposób już dookoła siebie rozmawia z ludźmi. To już będzie fajnie. Ja wiem, że kamratów do tego nie trzeba namawiać, bo kamraci są bystrzy i wiedzą, jak się odezwać, co się odezwać. Zresztą widać po niektórych programach, po niektórych wypowiedziach i w ogóle. Także mamy do czynienia tutaj z porządną ekipą. To tutaj kamratom nie trzeba tłumaczyć, ale są może widzowie nowi, którzy słuchają nas po raz pierwszy. Warto jest i róbmy swoje, ani kroku wstecz, i krok za kroczkiem, i do przodu. Tak jak te kurwy nas gotują, czyli jak powolno jak żabę, gotujmy ich też powoli. To jest, mamy gorzej, bo te chuje... Mamy mniej narzędzi, mniej środków. My musimy to robić to w ramach naszego gorzej, wolnego czasu, którego mamy niewiele, robią to w ramach pieniędzy, które nam odbierają i w ramach swojej pracy. Czyli czas wolny pozostaje dla nich. Nie mamy siły przebicia, nie mamy medii. Jakiekolwiek, które... Jedyne media, jakie mamy, to mamy te, w których teraz jesteśmy, ale nie mamy takiej siły przebicia, jak mają siłę przebicia media, które... No niestety, Marcin, o czym gadać? Przecież ja jestem najlepszym przykładem i to powiedziałem swojej mamie, że przecież... Bo mama mi mówi, no synuś, no tak wszystko, czy w tym internecie, tak wszystko jest tak we wszystko wierzysz? Aha. Ja mówię, mamuśka, mówię, przez 43 lata wierzyłem kurwa w tą puchę, co mi pokazywali. Mam 47. Jestem młodszy od ciebie o rok bodajże. Przez 43 lata, czy 44 lata mojego życia patrzyłem w puchę i wierzyłem w to, co było w tej puszce. Co się okazało? Dzięki Bogu, i tak jak wracam, powiedziałem mamie, dzięki Bogu przyszedł COVID, że dostrzegłem prawdę, że w tę puchę, w którą patrzyłem przez 44 lata, zrobiła mi pranie mózgu. Dzięki COVID-owi zacząłem myśleć po swojemu, zupełnie po swojemu. Wrócę jeszcze tylko na sekundkę, bo wiem, że długo, cieszę się, że się dodzwoniłem, na sekundkę. Wczoraj obejrzałem fakt na Netflixie, film o Breiviku. Breivik. Czyli to, co się stało na tej wyspie Utoja. Tak. Wiem, tam raczej myślę, że też wiemy. Wiesz, o czym mówię, Marcin. Tak. Powiem ci dzisiaj, kiedyś, jakbym obejrzał ten film, to bym skurwysynów, tylu bym nawtykał temu Breivikowi, że pozabijał te dzieci i w ogóle, ile by tylko weszło. Dzisiaj też, bo pozabijał dzieci. Ale dzisiaj już patrzę zupełnie innymi oczami na to, co on zrobił, jak zrobił i dlaczego przede wszystkim to zrobił. No wiesz, tutaj wraca to stare powiedzenie, że ten, kto dostrzega zagrożenie o tydzień wcześniej niż inni, bardzo często przez te 7 dni uchodzi za szaleńca, za odmieńca, za wariata. Tak jest, oczywiście, Marcin, my jesteśmy kamraci, ty z Wojtkiem jesteście najlepszym przykładem na to, co powiedziałeś, bo rzeczy, które mówiliście 3 lata temu, 2 lata temu, rok temu, dzisiaj mamy. Dosłownie wszystko się odlicza jak w kalejdoskopie. Wszystko to, co było mówione, to, co Wojtek przewidział, nawet to, co Wojtek przewidział w 2016 roku, kiedy powiedział Amerykanie wołam do domu. Nawet to Wojtek przewidział. Wszystko dzisiaj się sprawdza. My nie gadamy głupot. My się różnimy tym, że my jako zwykli ludzie robimy to dla innych ludzi, dziennikarze typu ty, typu czy czujny, czy obojętnie, nie chcę wymieniać, robią to, żeby pokazać rzetelną wiedzę, bo nie mogą patrzeć na to, ludzie typu twojego i my, na to, co nam pokazują w tej puszce, bo to jest zupełnie przeciwieństwo. No i najlepszym zakończeniem na to będzie, chcesz poznać swojego wroga,
to zobacz, kogo nie wolno ci krytykować. Twoje słowo, tak. Marcin. Jeśli nie wiesz, kto dokładnie jest swoim tak wrogiem, tak, zobacz, kogo nie wolno dokładnie ci krytykować. Tak. Mhm. Dokładnie tak. Czasami mi tam klasyków powiedzenia może tam troszeczkę inaczej przeszedłem, ale wiem, o to chodzi. Twoje słowa. To jest najlepsza puenta na to. Pozdrawiam wszystkich kamratów. Gratuluję ostatniego marszu. No, a ostatni marsz odnośnie przeciwwojnie pokazuje jak w Polsce uprawia się plagiat. A wiem, o czym mówię. Mówię o panu Sypulskim, którego szanowałem, szanuję do dziś. Pod tym względem, że przekazuje wiedzę geopolityczną. Słucham go i tą wiedzę geopolityczną, co się dzieje na świecie, lubię od niego usłyszeć, bo przedstawia to w piękny sposób. Ale to, co zrobili z samym Pitoniem, co przywłaszczyli sobie słowa naszego klasyka, czyli Wojtka, i tą akcję, którą Wojtek z tobą i z nami kamratami propagujemy od samuteńkiego początku. Ba, bym powiedział wcześniej, bo przecież już przynajmniej pół roku wcześniej były rozmowy poruszane na naszej antenie, Jarek, na powiem w ten sposób, bo już to wcześniej. Jarek, powiem też w ten sposób. My też musimy o to zabiegać, bo moim nad wyraz skromnym zdaniem jednak popełniliśmy drobny błąd. Tak bardzo się ucieszyliśmy z sukcesu tego marszu, że byliśmy tak licznie, mimo ciężkich warunków pogodowych. Były te plakaty, materiały, jakieś tam kartony z napisami, hasła, że sami się przestaliśmy chwalić. A prawda jest taka, że my musimy się chwalić. Musimy robić właśnie z tego materiały, memy, komentarze i puszczać to dalej. I wtedy by nie było wątpliwości, że to jest nasze hasło. I nawet gdyby oni je powtarzali, to by wszyscy wiedzieli, że powtarzają hasło kamratów. Między innymi dlatego też powinno być, tak jak tutaj wyświetlam w tej chwili ten plakat. To nie nasza wojna, ale nasza polska krew zostanie przelana. Ma być tam to nasze logo, Rodacy Kamraci. Mamy pamiętać, że to jest nasze hasło. My się pod tym podpisujemy. Dokładnie. Marcin, ale powiem ci, nie wiem, czy może się mylę, ale według mnie najlepszym sygnałem na to, że coś się dzieje dookoła nas, co już dawno było to pokazane, co się dzieje dookoła nas i najlepszym potwierdzeniem tego, co teraz zrobił pan Sypulski z Pitoniem, czyli plagiat, no skopiowali nas, zabrali, przywłaszczyli sobie naszą własność kamratów, a przede wszystkim, że tak powiem... Mówiąc w skrócie, pod siebie zrobili. Wojtka, pod siebie. Wojtka to samo zrobi, nie wiem, czy może się mylę, możesz mi powiedzieć, że się mylę, bo to samo zrobił już dawno pan Andrzej Poneta. Szanuję tego człowieka, lubię go czasami posłuchać. Zresztą powiem w ten sposób. Słucham czasami nawet wrogów, żeby wiedzieć, co się dzieje w innym sztabie. A może jest Jarku, że mówią podobnym językiem, bo bylibyśmy w stanie się dogadać i działać razem. I może trzeba to zrobić, tylko trochę otwartości, a nie udawania, że nie ma tematu. Marcin. Albo Sebastian, który zrobił pod siebie, bo nagle przypomnieli, że z Wojtkiem rozmawiał i z naszych dowcipów zrobili sobie temat głównych wiadomości i Pitoń zrobił pod siebie, dokładnie, no bo powiedzieli, że jest ruską onucą. Bo powiedzieli, że wywrotowa komórka terenowa. Tak to było. Dokładnie. Wrócę tylko do kontekstu mojej wypowiedzi, dlaczego już nawet wtedy był plagiat, ponieważ pamiętam, jak powstawał Głos Obywatelski. I teraz ta nazwa, chociaż ona już jest długo, bo powiedziałem, dawno ktoś sobie to przywłaszczył, Andrzej Poneta, według mnie, to jest tylko moje zdanie, że zrobiły się watachy Głosu Obywatelskiego. Z nas jest ściągnięte, po mnie też się ta organizacja, że tak powiem, też się mianuje jako wilcy, jako wilki, mają koszulki tam i też mają wilka i to i tamto. To też jest zaciągnięte od nas.
wracając do twoich słów, Marcin, parę dni temu oglądałem z ciekawości, bo oglądam, mówię, nawet potrafię wroga zobaczyć, co u wroga naszego się dzieje i też obejrzeć po to, żeby wiedzieć, żeby wyrobić sobie zdanie i w ogóle. Więc oglądałem, chociaż ja nie traktuję pana Ponetę jako wroga. Nie traktuję go jako wroga. Broń Boże. Nie wiem, jak go określić, ale nie traktuję jako wroga. Oglądałem rozmowę pana Szlachtowicza z panem Ponetą. Bardzo ciekawa rozmowa. Nie wiem, Marcin, oglądałeś, nie oglądałeś. Może kamraci zaraz nie zganią to. To jest moje zdanie i mam prawo mieć. Bardzo ciekawa rozmowa. Oczywiście w niektórych kontekstach. I pan Poneta, no owszem, że tak powiem, nie wiem, jakieś żale ma, wylewa żale, nie wylewa. Mnie to nie interesuje. Nie wiem, czy tam ktoś go wyzwał, nie wyzwał, a tam cuda i w ogóle, a najbardziej to się pan Szlachtowicz ten, ale pan Poneta ja przypomnę, że Szlachtowicz nie mam nic przeciwko kamratom. Ja przypomnę, że Szlachtowicz na spotkaniu w którymś tam rocznicę, to w zeszłym roku było, w Realu 24, powiedział o Wojtku, że powinien dostać karę śmierci, czy też powinien wisieć. Tak. Ja sobie przypominam, mało to, no przecież w Realu 24 podniosło, zrobiło z nas ruskie onuce, ponieważ podczas marszu zobaczyli tylko rosyjską flagę, żadnej innej, tak. Dokładnie, rosyjską flagę, którą niósł, no niósł, fakt, że była, ale mała, bo innych, kurwa, według niego innych nie było, bo ta była największa i jedyna. Ja niósł ją nasz dawny przyjaciel, Maciej, że tak powiem. Marcin Poręba, dokładnie. Nie wiem, czy tam też tam w ogóle się narobiło w Realu, bo tam też są jaja, zaczynają się jaja robić, jeżeli chodzi o pana rolę, nie wiem, czy od tego. Nie, no ja wiem, wiem, o co chodzi, wiem, tak. Dokładnie, także pan rola, ja zawsze na pana rolę jakoś tak dziwnie patrzyłem, jakoś tak coś było w tym człowieku i nie wiem, no nie chcę teraz mówić, ale biorąc pod uwagę ten temat, jeszcze na sekundkę, jeżeli chodzi o pana Ponetę, powiem ci, Marcin, w ten sposób, jest to zrównoważony facet. Widać, że facet ma jaja, ale to nie jest głupi. Potrafi się wypowiedzieć. Potrafi to. Powiem ci, nie powiedział na nas złego słowa pod tym kontekstem, nie z tymi chujami, tą z tą bandą, albo tam tajna, no, nie wiem, tam z kim, nie chcę mieć z nimi do czynienia, bo tam to. Nie. Wręcz przeciwnie. Powiedział na antenie, co mu się nie podoba w kamratach. Marcin, każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, ale nie powiedział, ja nie chcę mieć z nimi do czynienia, bo tam to wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, dał do zrozumienia, a nawet nie przytoczę słów, ale tylko wiem, że było, że padły takie słowa, że jest w stanie z nami się spotkać, z Wojtkiem, z Marcinem, usiąść, porozmawiać. Wiesz, Marcin. Tak jak najdłuższa droga się zaczyna od pierwszego kroku, tak samo rozmowa. Wszystko się zaczyna od pierwszego kroku. Wiesz, nie jest powiedziane, przecież my się z nikim nie kłóciliśmy, my z nikim nie toczymy wojen. Praktycznie mówiąc, wszyscy gramy, wszyscy chcemy tego samego. Czy to pan Koneta, czy to pan Pitoń, czy to my, czy to obojętnie jako wszyscy, normalnie wszyscy chcemy tego samego. Chcemy naszej wolnej Polski. Tylko, no niestety, no są między nami szuje takie, że no chcą to zrobić w inny sposób, albo pod obcą agenturą, albo po prostu tak jak nasza organizacja, która się zajmuje rolnictwem, przypomnij mi, no ten pan, kurwa, o Jezu, zapomniałem jego nazwisko. Około dzieciaka ci chodzi? O, dokładnie. Jak ta organizacja się nazywa? Michał Kołodziejczak. Kołodziejczak, tak, ale... Agrounia. No, Agrounia, dokładnie, no zobacz Agrounię. Są tacy, którzy też niby chcą dla nas dobrze, tylko biorą pieniądze od rządu. To już nie jest dla nas dobrze, oni tylko grają. Także spotykamy na swojej drodze różnych ludzi. Idźmy w swoją stronę, róbmy to, co robimy do tej pory. Róbmy, co robimy. Będzie dobrze. Niech każdy tylko robi to, co robi. I na koniec tylko powiem ci, Marcin, że brakuje nam Wojtka. Ja sam widzę, jak brakuje tobie, ale powiem ci, że my przed telewizorami, przed monitorami, powiem ci, ile razy jest tak, że aż polecił za. Gratuluję tobie za to, że dajesz radę sam, gratuluję to, że prowadzisz te programy i starasz się być z nami codziennie.
ja ze swojej strony troszeczkę tak delikatnie cię cuknę, że troszkę za późno, ale rozumiem. Ale rozumiem, bo często oglądam, rzadko jest mi się uda live obejrzeć, bo no, po prostu zasypiam, ale oglądam zawsze na drugi dzień. Gratuluję ci twojego zaangażowania i twojej wytrwałości i tak jak wspomnę klasyka, oby zawsze ci się chciało, albo żeby nie przestało ci się chcieć. Brakuje Wojtka, nieraz mi poleciała łza albo gęsia skórka, bo brakuje go, jak nie wiem co, ale miejmy nadzieję, że już niedługo jeszcze... Na początku maja miejmy nadzieję, że wyjdzie i bierzemy się do swojej roboty. Kamraci, tylko nie pękać. Wojciech Olszański, obecny. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć. Szanowni Państwo, dziękuję kamraci. Dziękuję, Jarku. Dobrej nocy życzę. Marcin, pozdrawiam wszystkich. Dobrej nocy życzę. Przepraszam, że tak długo. Wszystkiego dobrego. Ale do rzeczy. I to jest najważniejsze. Dziękuję, Jarku. Robimy swoje. Dziękuję również. Słuchaj, no tam w Krefeld masz jakichś jeszcze powiedz znajomych, kamratów, z którymi można się spotkać? Marcin, ja już kiedyś mówiłem na antenie. Krefeld jest specyficznym miastem. I tutaj powiem ci, że Polacy bardzo wysoko głowy noszą. Jasne. Okej, okay, dobra, dziękuję. Kończymy temat. Trzymaj się. Dobrej nocy. Hej. Szanowni Państwo, i taka ciekawostka. 86 lat temu, ponad 86 lat temu, 87 za chwilę będzie, w 14 czerwca, zmarł brytyjski pisarz Gilbert Keith Chesterton, autor słynnej powieści Człowiek, który był czwartkiem. I nasz przyjaciel Radosław, pozdrawiam również jego sympatyczną, cudowną, żywiołową żonę Justynę, podesłał mi taką informację, która wydaje mi się, że warto ją przypomnieć, warto ją zacytować, bo ten autor właśnie był między innymi w Polsce, był na wizycie w Polsce podpisując swoje książki. Dla Polaków ta wizyta była takim pewnym gestem. Pamiętano słowa, które pisarz zawarł w 1922 roku we wstępie do książki Letters on Polish Affairs. A te słowa brzmiały następujące. Moja instynktowna sympatia do Polski zrodziła się pod wpływem ciągłych oskarżeń miotanych przeciwko niej i rzec mogę, wyrobiłem sobie sąd o Polsce na podstawie jej nieprzyjaciół. Doszedłem mianowicie do niezawodnego wniosku, że nieprzyjaciele Polski są prawie zawsze nieprzyjaciółmi wielkoduszności i męstwa. Ilokroć zdarzało mi się spotkać osobnika o niewolniczej duszy, uprawiającego lichwę i kult terroru, grzeznącego przy tym w bagnie materialistycznej polityki, tylekroć odkrywałem w tym osobniku obok powyższych właściwości namiętną nienawiść do Polski. Nauczyłem się oceniać ją na podstawie tych nienawistnych sądów i metoda okazała się niezawodną. Takie słowa zostawił po sobie Gilbert Keith Chesterton, zwany w Polsce drugim po Bogu, Panu Bogu. Warto wspominać tego człowieka, bo pokazuje, jak wyglądało traktowanie Polaków w historii i jak wygląda dzisiaj. I jak jesteśmy traktowani, bo jesteśmy ludźmi dobrymi, prawymi, chcemy działać według jasnych zasad, chcemy pomagać swoim sąsiadom, chcemy pomagać Polakom, ale też oczekujemy, żeby nie gnębiono nas, nie wpierdalano się w nasze sprawy. To Polak w Polsce ma być gospodarzem. Ruch kamracki, partia kamracka to jest jasna definicja Polaka, który ma obowiązki polskie, dba o polski interes narodowy, dba o czystość polskiej nacji, ale również
nie niszczy sąsiadów. Szanowni Państwo, taki króciutki materiał chciałem przypomnieć. Puszczę go oczywiście, jeżeli pozwolicie, z muzyką, bo do tego materiału chciałbym Wam pokazać rysunek. To jest jeden z materiałów pod tytułem Jaszczur Takorzeczy. Konkretnie jest to Jaszczur Takorzeczy odcinek 20. Być może ten odcinek znajdziecie. Piękny materiał, który miałem przyjemność razem z Wojtkiem nagrać. Nagrać go w Ratowie. I do tego obrazu jeden z naszych kamratów, Andrzej, zrobił szkic ołówkiem. O, może zrobię tak i tak. A tylko muszę cofnąć teraz, bo to poleciało. Myślę, że Andrzej powinien wysłać ten szkic do Wojtka. Może nie oryginał, tylko zdjęcie z niego, żeby oryginał się nie zniszczył. Jeśli chce, to wysłać mu tutaj na nasz adres. Ale brawo, młody człowieku, pięknie, fajnie, gratuluję. Myślę, że Wojtek też się ucieszy, kiedy dostanie ten rysunek. Dobry wieczór, witam serdecznie. Słucham i ja słucham, i nasi sympatyczni widzowie. Kto do nas dzwoni? Czołem. A dzwoni Krista, nareszcie się dodzwoniła. A Śląsko-Dziołcha dzwoni, czołem Krista. Czołem, Marcin, czołem Wojtek, czołem kamraci. No, kurde, to jest 132 połączyna dzisiaj. To już dawno tak nie było, co? Dawno. Cześć, ale cieszę się, że tak ludzie dzwonią i do rzeczy gadają. Tak właśnie, a propos właśnie tego poprzedniego telefonu od Jarka, to chciałam powiedzieć, że my jako kamraci zawsze chcieliśmy współpracy ze wszystkimi, tak? Nigdy od nikogo żeśmy się nie odsuwali tym. To raczej od nas się odsuwają, przypina się nam różne dziwne rzeczy. Onuce tak, ruskie, właśnie, tak? Właśnie. I czy Poneta, czy kurde Sykulski, czy Pituń, czy ktokolwiek. Pamiętam, jak była w Krakowie na bez chleba nie ma wolności, nie? Ja zebrałam parę tych kamratów, mówię, ubierzcie się koszulki kamrackie i idziemy tam. Ciekawe, co tam. Bez chleba nie ma wolności, ciekawy temat. Prowadził to ten Adam, nie? Korulczyk, jak on się nazywał, Haryńczyk. No, Haryńczyk. I było coś takiego, że podeszłam, że i mówię, czy mogę na 2 minuty zabrać głos, nie? Że ja długo nie mówię, tylko krótko i zwięźle i na temat. I jak on spojrzał na koszulka, nasze koszulki, to aż się po prostu zawiesił. I ja mówię, czego wy się boicie? Kamratów się boicie? Przecież my nie gryzymy. A Polska jest tak wielko, że do każdego z nas starczy miejsca. Tak? Więc i mnie się wydaje, że im wszystkim nie chodzi o nas wszystkich, jako o Polaków, tylko chodzi o stołki. Umieszczenie się na krzesłach tam wysoko, gdzieś tam, nie? O polityka, żeby po prostu siedzieć na stołku i mieć za to płacone. No bo gdyby im chodziło o Polaków, o nas, no to kurde, siadamy wszyscy razem do rozmowy, tak? I idziemy razem, ręka w rękę, nie? No tak myślę, nie wiem, może... No tak to powinno teoretycznie wyglądać, o to nam chodzi. Więc co do naszej strony kamradzkiej, to zawsze żeśmy chcieli współpracy, zawsze. I ten. No a co tak jeszcze tak ten, no to jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli by się ktoś chciał tu ze Śląska nawołać jako wilk albo wilczyca, no to... Wadera. No to zapraszam do Watahy Śląskich Kamratów.
działo my w Gliwicach. Można się spotkać, możesz podać mój numer telefonu i wszystko i na temat. No. No. I bardzo się cieszę, Polsce. Bardzo się cieszę, dziękuję Krista za twoją energię, którą zawsze niesiesz, wspaniałą, wyjątkową, niepowtarzalną. Jesteś wyjątkowym człowiekiem i twoja wolność emerycka, twój przykład... Ja, emerycka, kurwa, ja nie jestem na emeryturze, ty jeszcze robię. Ty, ale słuchaj, wyobraź sobie, że ty masz wolność w sobie emerycką. Ja wiem, co ja mówię, Krista. To, że robisz, to jest co innego. Ale to, że ty masz w sobie wolność emerycką, masz w sobie taką wyjątkową wolność człowieka, który właśnie jest już na emeryturze, jemu jest wszystko jedno. I ty taka jesteś. Ty na każdym kroku pokazujesz swego rodzaju, dziwnie to brzmi, ale ja to nazywam wolnością emerycką, czyli godność, nie przejmowanie się, nie boisz się, idziesz do przodu, robisz swoje, tak jakbyś nie miała nic szczególnego do stracenia. I to jest piękne. I to jest właśnie ta twoja wolność emerycka, o której ja w ten sposób mówię. I tego ci gratuluję. A to dziękuję. No, na emeryturę dopiero pójdę, nie? Bo jeszcze pracuję. Ja wiem, bo ty młoda dziołka jesteś, ja wiem. Ja ty, kurde, no pewnie, że młodo. Która to twoja osiemnastka? Trzecia czy czwarta? Jezus, nie pytaj, czekaj, no muszę to szybko pomnożyć. Nie mnoż, nie licz, bo kto mnoży i kto dzieli, ten nie doczeka znów nie dzieli, wiesz. O ty, no tak mi ostatnio średni powiedział. Nie, kto drogę skraca, ten do domu nie wraca, nie? No a niektórzy mają paszport na przykład na szybszą drogę do nieba i zobacz, korzystają. No. A ja nie chcę jeszcze korzystać z tego takiego paszportu. Widocznie mnie tam jeszcze nie chcą, nie? I bardzo dobrze, Chris, no. Bardzo dobrze. No, także życzę wszystkim kamratom wolnej Polski, do przodu, nie przejmować się niczym i jemu ta nadzieja i wierza w to święcie, że to jednie prędzej niż się po prostu czegokolwiek innego spodziewamy, bo oni się sami zagryzą w tych własnych gniazdach, nie? Oni się sami zagryzą. Miejmy nadzieję nie tę lichą marną. Tak jest, miejmy nadzieję, no. Czołem wielkiej Polsce, Krista. Czołem wielkiej Polsce i śmierć wrogom Polski. Śmierć, śmierć, śmierć. A Wojtek Olszański obecny. Zawsze obecny. Szanowni zawsze. Państwo, jak wiecie, polubiliśmy sobie z Wojtkiem czasami pożartować, pośmiać się, nawiązać do tych różnych takich utworów muzycznych, które też są wesołe. No, a jak wiecie, na Ukrainę jeżdżą ludzie, jak to mówią niektórzy, do sanatorium. No to coś w temacie, czyli w medycynę naszej doby. W medycynę naszej doby nikt nie wierzy, nie. Szczęściem wszystkie dziś choroby wojną leczy się. Chory szczwek, idź bracie na wojenkę, straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory szczwek, idź bracie na wojenkę, spraw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Cierpisz bracie na zaparcie od szeregu dni, niech no przyjdzie pierwsze starcie, jesteś zdrów aż grzmi. Chory szczwek, idź bracie na wojenkę, spraw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory szczwek, idź bracie na wojenkę, spraw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Męczy cię reumatyzm srogo, w nogę tnie jak miecz. Granat huknie i wraz z nogą pójdą bóle precz. Chory szczwek, idź bracie na wojenkę, spraw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory szczwek, idź bracie na wojenkę, spraw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory był na zatłuszczenie, aż w oczach puchł. Marsze trzy, jedno ćwiczenie, a już stracił brzuch. Chory szczwek, idź bracie na wojenkę, spraw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory szczwek, idź bracie na wojenkę, spraw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Choć ci w piersi serce drga tak, że zapiera dech, pójdziesz na Moskali w atak, będziesz gnał za trzech. Chory szczwek, bracie na wojenkę, spraw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory szczwek,
Ruszasz się namiętnie, stąd serdeczny ból. Wykuruje cię doszczętnie serce parę kul. Chory szczłek, idź bracie na wojenkę. Straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory szczłek, idź bracie na wojenkę. Straw ten lęk, a będziesz żył przez wiek. Chory szczłek, idź bracie na wojenkę. No, no to niektórzy szukają takiego rozwiązania, no, ale mamy kolejnego widza na naszej linii. Dobry wieczór, witamy serdecznie i pytam nad wyraz grzecznie, kto z nami? A jest. Czołem kamraci, Bronisław z Kolonii. Czołem Bronisław, dobry wieczór. No, dobry wieczór. Ja nie wiem, jaki temat dzisiejszej tej jest, tylko chciałem nawiązać, wiesz do czego, Marcin, do wsparcia. Ja po prostu nie mogę, ja zawsze wsparcie wpłacałem w takim punkcie, wiesz, jak to, no wiesz, tam drobna opłata i taki punkt i zawsze tam wpłacałem, a od pewnego czasu tam nie można już wpłacić, bo wykluczają to słowo darowizna. Nie można tego, a jak darowizny nie ma, to wraca, nie? Ale dlaczego wykluczają to słowo? No nie wiem, ja się ich pytam, co, dlaczego. A oni mówią, że bo pranie brudnych pieniędzy i ta firma ich tam nie wiem, być może w innych punktach, w jakichś innych, ale no nie mam, ja po prostu nie mam konta takiego, żeby przez internet albo tam PayPal albo coś, nie. Dlatego nie wiem, ja mam, czy to gdzieś tam, no nie wiem, jakąś gotówką albo coś, jakim sposobem można by to było zrobić, żeby to, wiesz, bo... No, chcę to robić, a jakoś nie ma możliwości teraz. Z Niemiec tam konto mam, ale to jakieś takie chyba po tym są opłaty, że po co to tracić, nie? No. I co chciałem jeszcze powiedzieć, no, że widzieliśmy się w Krakowie 11 listopada, nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale ja chciałem tam pozdrowić, bo tam była taka kamratka z Wrocławia, Teresa. Chciałem ją serdecznie pozdrowić, bo to była naprawdę taka dobra kamratka, troszkę schorowana, tam ledwie weszła na tą górkę, ale przyjechała z Wrocławia do Krakowa i myśmy tam na przystanku się spotkali. Ona zobaczyła, że ja miałem tam krzesełko takie, nie, i flagę. No. I podeszła, no to żeśmy, no potem razem byli praktycznie do końca, a ona potem jakoś wcześniej poszła stamtąd i nie zdążyłem wziąć jej numeru telefonu, ale jeżeli ona słucha, to ją chciałem serdecznie pozdrowić. Teresa z Wrocławia. Pozdrawiamy serdecznie Teresę z Wrocławia, od Bronisława z Kolonii. Również Jarka z Krefeld też pozdrawiam. No i bo tam w Krakowie było dwóch młodych kamratów, było też chyba z Krefeld byli. Tacy, no nie wiem, 30 parę lat, tacy młodzi chłopcy. Chłopcy, widać, fajne chłopaki były. No nie wiem, no nie ma tam w Niemczech jakoś, nie, w Kolonii też nie, no ja właściwie to ja jestem cały czas w rozjazdach, to nie umiem się tak, no, jakoś zorganizować, bo tu tak to w tej chwili jestem w Tychach, ale jakoś tutaj te Tychy to też tak jakoś ciężko, dlatego gdyby, nie wiem, Krista jest, powiedziała, że z Gliwic, tak? Chodzi. No Chorzów, ale powiedziała Gliwice, że działa w Gliwicach też, nie? No to, no nie wiem, to bym musiał jakoś, bo ja tam w Gliwicach też bywam, no. No nic, no ale chciałem właśnie jakoś tak z tym wsparciem, żeby... No to muszę tutaj poprosić naszych kamratów, może ktoś ma jakieś doświadczenie, jak to mógłby Bronisław zrobić ewentualnie. Bo ja oczywiście, jak zapewne widzicie, nie proszę ostatnimi czasy o to wsparcie. Wiem o tym, ale to jest ważne, nie, tego potrzebujesz. Bo widzę też, że naprawdę wielu naszych rodaków skarży się na to, że jest bardzo ciężko, trudno jest pozyskać w tej chwili. No wszystko poszło w górę. My co prawda też musimy
jakieś tam rozliczenie z mecenasem, no, w sprawie Wojtka robić, dostaje wypiskę. Do... Nawet dzisiaj widziałem takie pytanie na czacie, na Telegramie. Jaki jest numer konta do Wojtka, bo chcę wysłać wypiskę. Chciałem was poinformować, że Wojtek w tym miesiącu dostał ode mnie wypiskę, znaczy ode mnie, od was, tylko ja ją wysłałem. Dostał wypiskę i dostał paczkę, która mu przysługuje raz na miesiąc, taka ekstra, którą można zamówić, dokładnie z tych produktów, które on sam chciał, żeby mu zamówić. Czy mogę wam pokazać, jak to wygląda? Czy ja mam tutaj to pod ręką? Mam. Tylko to jest akurat z grudnia i ze stycznia. No, wypisuje się produkty, które chcę, ilość, sztukę, wartość, wagę, sumę i tak dalej. Wysyła to się na odpowiedni adres z potwierdzeniem wpłaty. I to właśnie ten człowiek, który pytał się, jak wysłać bezpośrednio do Wojtka. Powiem ci tak, oczywiście możesz to zrobić, z tym, że Wojtek i tak nie będzie wiedział, że ktoś konkretny mu wpłacił. Dlatego, że jedynie co skazany dostaje, to taki wycinek, ile może wykorzystać. I to tylko tą część, którą może wykorzystać, a nie tą, która jest odkładana. Natomiast ta, która jest odkładana, która jest przechowywana w zakładzie karnym, jest jeszcze dodatkowo opodatkowana. Ona jest potem przy wychodzeniu naliczany jest podatek. Dlatego zachęcam was, jeżeli szukacie takiej możliwości, żeby to wysłać na te nasze konto wsparciowe, a ja oczywiście to wysłałem również do Wojciecha. I zupełnie przy okazji, skoro już Bronisław o tym mówisz, to zaraz szybciutko znajdę tutaj taki materiał krótki promocyjny od Pawła w sprawie zrzutki właśnie dla naszego Pawła Murarza. O, mam już link, zaraz to pobiorę. Tu jest adres, widzę, do zrzutki i wrzucę to na belkę dla tych, którzy zechcą wesprzeć Pawła, naszego Kondratowicza, Murarza w sprawie właśnie tejże zbiórki. Także co, Bronisław, no to trzeba byłoby chyba, nie wiem, jeżeli chcesz, no to do Kristy kontakt albo na odwrót, to jak już wam pasuje, bo to no też musicie wy być w stanie się jakoś tam skrzyknąć. I już robię tak, zrzutka w sprawie Pawła. Zrzutka dla Pawła, o. O, tu jest adres zrzutki dla Pawła. Możecie też sobie po prostu zeskanować kod QR, który jest tam w tym rogu, tam na samym dole, na końcu, który jest w waszym lewym dolnym rogu. Wystarczy wziąć zdjęcie, zeskanować i to prawidłowo się powinno zaczytać. I to jest zrzutka właśnie wsparcie dla Pawła. Paweł Mur Przytomnych, Paweł Kondratowicz, który został i jest następną osobą w sposób bezpardonowy skazany za słowo, którego znaczenie jest zupełnie inne niż te, które powiedział, niż te, które mu się, przepraszam, zarzuca. A co gorsza, jest to kolejny wyrok, który zapadł z oskarżenia ośrodka monitorowania środka zwieracza na podstawie materiału, który został zmanipulowany. To jest kolejny przykład, że ci ludzie robią sobie interes finansowy, zrzutkowy, robią sobie interes na sposób na życie, na zbieranie pieniędzy, okłamując ludzi, wprowadzając ich w błąd, manipulując materiałami, podając nieprawdę. De facto ja to oceniam w ten sposób, że powinno to podchodzić pod paragraf mówiący o niekorzystnym rozporządzaniu mieniem. Ale zobaczcie ten materiał przypominający Pawła i odnoszący się do zrzutki. Za chwilę wracamy. Thank you.
Dziękuję jeszcze raz za, że jest, za to, że jesteście z nami, z wszystkimi, którzy jesteśmy wpychani w sidła domiaru niesprawiedliwości. Ja również, jak wiecie, odbyłem swoje miesiące w zakładzie karnym jako osoba oskarżona o czyny, których definicja moim wyraz skromnym zdaniem jest jakąś kompletną aberracją, nierozumieniem znaczenia słów polskich. I jeszcze te sprawy wciąż przed nami, one się toczą, więc też nie mogę na ten temat za wiele mówić, ale to dlatego, że nie powinno się mówić o sprawach w przypadku trwającego procesu. Dobry wieczór, witam serdecznie, słuchamy, kto z nami jest? Witam serdecznie, czołem Wielkiej Polsce, Paweł Romanowski, Norwegia. Czołem Pawle, witam ciebie serdecznie. Witam serdecznie. Wojtek Olszański, obecny? Obecny. Paweł, obecny. Obecny. Wkurwuś, obecny. Tak jest. I rodacy, kamraci, tak nasi też obecni. I tak jest i wszystkich oczywiście pozdrawiam. Także być w miarę w temat i w meritum, także z czym się mogę ja podzielić razem z wami, to jest to, że na przykład na temat wojny, ja słucham wiele podcastów na temat, znaczy w języku angielskim, i to jest na przykład ze Stanów i wszelkiego rodzaju innych takich źródeł. I uwierzcie mi, że jest nas, znaczy ludzi mówiących kamradzkim słowem, czy ogólnie mi chodzi, tak, takim samym myśleniem, jest więcej. Jest tu z tego mnóstwo i mówią tak samo. Także no, tym się chciałem podzielić, że nie tylko z my sami, po prostu w Polsce. Oczywiście trzeba też zrozumieć, że w Stanach na pewno nikt nie mówi za nas i tak dalej. Nikt tam w Polsce się Polakami raczej nie interesuje, czy w Stanach się Polakami nikt nie interesuje, ale o co mi chodzi, że po prostu mówi o podobnym języku jak my. Więc to jest jeden temat, więc który chciałem poruszyć, żeby było jasne. Jeżeli chodzi o gotówkę, bo to też był jakiś taki temat, o co nie poruszaliście, no to ja tylko mogę powiedzieć, że w Norwegii już od dawna już był plan, żeby wycofać walutę. No, w Skandynawii to ja pamiętam, nie wiem, z dobre 12-15 lat temu był taki pomysł. Tak, tak. Nawet... Niby się ludzie nie godzili, no i im to wyszło. Ale chciałem tylko powiedzieć, że tak zwane groszówki, czyli coś na temat groszówek w Polsce już jest dawno wycofany. Wiesz, to jest coś w tym stylu, że no, norweska waluta ma to do siebie, że jest w tysiącach, więc jeżeli... No tak, jeżeli milion nie jest potrzebny wtedy. Tak, no jeżeli idziesz do sklepu, kupujesz w koronach, a groszówek nie ma, ale za to groszówki istnieją, tak zwane ore, istnieją w walucie cyfrowej. Aha. Czyli przy płatności za prąd, czy po prostu w walucie cyfrowej, dosłownie cyfrowej, czyli wszelkiego rodzaju faktury, paliwo. No rozumiem, tam występują ichnie grosze, czyli ore. Mhm. Tak, czyli to im się udało wycofać i to tylko istnieje tym. No mają Norwegowie z tym problem. No, czasami mi się samemu zdarzy pracować gdzieś na Czarnucha, bo w Norwegii, myślę, że wiemy, o co chodzi. W Norwegii jest to dosyć obszerne, bo kiedyś mieszkałem w Anglii i tam raczej niezbyt byli chętni na tego typu rzeczy. A w Norwegowie jednak są. I sam widzę po nich, że mają problem, bo nie wiedzą, skąd te pieniądze dosłownie wyciągnąć. No bo jeżeli ja pracuję cały dzień, no to trzeba mi przynajmniej zapłacić z 5 tysięcy. No to skąd ma to wyciągnąć, jeżeli ma powiedzmy 4 takich jak ja. Mówimy o takich Norwegach majętniejszych. Także mają problem, ale sobie jeszcze jako tako radzą, póki ta gotówka jest, tak? Już nie mówię o jakich nielegalnych. W sumie praca taka też jest nielegalna, tak? Ale nie mówię o jakichś tam przestępczych sprawach. No to jeżeli chodzi o gotówkę, no to pewnie, że trzeba o to walczyć, no trzeba się sprzeciwiać, no cóż więcej, no trzeba być kamratami i tak dalej, no trzymać się swojego i wiesz, no nie wiem, no kurde.
Myślę, że uda się nam to, nie, żeby tą głosówkę jednak przytrzymać. Nie? To myślę, że to jest takie trochę strachy na lachy. No, to tak nie, wydaje, to no. Też jest poważna kwestia. To wpędzenie nas w głód to jest kolejny etap przymuszania i gwałcenia do rabunku, do rabunkowego traktowania społeczeństwa, jak po prostu niewolników. Mamy wszystko, co się da wydawać tylko na to, żeby przeżyć, a oni w tym czasie zaprowadzą sobie swoje porządki. Nie, a ludzie będą się godzić na wszystko, byle tylko zjeść, byle tylko dostać pożywienie, wodę i tak dalej. To się absolutnie zgadzam, tylko że coś mi się wydaje, że elitom, tak zwanym elitom, no, że wiemy, o co chodzi. Elit to nie tylko grupa rządząca, tylko też ludzie bogaci. Raczej im to nie będzie na rękę, także myślę, że wiesz, że no, trzeba się tym po prostu sprzeciwiać i to wszystko, nie? Dodatkowo chciałem tak też nawiązać, usłyszałem, ponieważ obserwuję na Facebooku takiego gościa, on się tam nazywa Arctic Knight, coś w tym stylu, nie? To jest Polak tam w Kanadzie, czy gdzieś tam w Stanach, tirowiec, bla, bla, bla. Fajnie gada, wiesz, no gada jak kamrat, nie? Tylko, że niespecjalnie chyba nas lubi, nie? To jest też stylu a la Sykulski, a la chuj, o co chodzi. Ale mniejsza o to. Chciałem tylko nawiązać, jakby ktoś, bo mi się tam gdzieś obiło kiedyś o uszy, że wśród kamractwa na pewno mamy jednego, ale na pewno jest taki więcej, ale nie chcę mówić tirowca, bo to źle brzmi, ale profesjonalnego kierowca. Albo jak to niektórzy mówią, Amerykanie mówią trucker. Czyli... Tak, profesjonalny kierowca. No kierowca, no, okej, okay, no. Ciągników siodłowych, no, żeby nie było. A dlaczego? A może solówką jeździ? Paweł, no dobra, kierowca, jedziemy dalej. Paweł, daj mi spokój, jedziemy dalej, no. Jedziemy dalej. Tak, obiło mi się o uszy, że w najbliższy weekend, to jest chyba 18, 19, 20, tak, chyba tak wypada, szykuje się jakiś protest w Polsce, jeżeli chodzi o tą sprawę. Na pewno można to gdzieś tam znaleźć w internetach, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Nie twierdzę, że tam kamraci są zaproszeni, ale jeżeli są jacyś kamraci, którzy są w tym temacie, można gdzieś tam coś może poszukać, może warto się wybrać. Co się w Polsce dzieje w tym temacie? Paweł, tylko zawsze jak podajesz takie informacje, bo podajesz takie informacje, warto też wskazać na szczegóły, bo mówienie takie, że gdzieś tam coś tam z kimś tam robi gdzieś, no to jest takie później, a szukaj nie wiadomo czego. Ale dzięki za informację. Tak, no, Pawle, że podajesz. Dobrego wieczoru życzę. Oby energia nasza pozytywna z tobą pozostała, obyś się tam też z Norwegami spiknął, porozumiał, zorganizował jakieś spotkanie. Wszystkiego najlepszego, dobrej nocy, dobranoc. Wszystkiego dobrego, hej. Cześć, hej. Hej, podej. No i co, szanowni państwo, no to chyba co, przydałby się nam kolejny przerywnik muzyczny. Tym razem, jak już było w medycynie naszej doby, to warto jeszcze do armii wezwać panienki. Ja ostatnio na przykład, żeby nie zapraszać, też poszedłem poszukać pracy i pytają się mnie, jak długo pan był w poprzednim zakładzie pracy? A ja mówię, że... znaczy, jak się panu podoba w naszym zakładzie pracy? A ja mówię, że no fajnie, fajnie, ale zobaczymy, jak to będzie, nie? A jak długo był pan w poprzednim zakładzie? No, w poprzednim to byłem 4 miesiące. I co, zwolnił się pan za porozumieniem stron? Nie, z poprzedniego zakładu wyszedłem, bo mi prokurator nie przedłużył aresztu tymczasowego. Hej, panienki, posłuchajcie. Hej, panienki, posłuchajcie raz, dwa, trzy. I gazety przeczytajcie raz, dwa, trzy. Są tam wesołe nowinki, będzie pobór na dziewczynki. Raz, dwa, trzy. Najpiękniejsze z okolicy, raz, dwa, trzy. Przeznaczają do kornicy, raz, dwa, trzy. Ta, która nie ma ochoty, to ją wezmą do piechoty. Raz, dwa, trzy. Pułk najpierwszy z warszawianek, raz, dwa, trzy. Ma się nazwać pułk ułanek, raz, dwa, trzy. Wielkie wezmą do dragonu, stare bagny do furgonu. Raz, dwa, trzy. Tłuste, grube i pękate, raz, dwa, trzy. Powsadzają na armatę, raz, dwa, trzy. A
gdzie będą twierdze puste, wsadzimy Żydów i tłuste. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Do sztandaru zakonniczki, raz, dwa, trzy. A do szturmu baletniczki, raz, dwa, trzy. Szwaczki zostaną w rezerwie, gdy się której co rozerwie. Raz, dwa, trzy. Te co pięknie wyśpiewują, raz, dwa, trzy. Na trębaczy się promują, raz, dwa, trzy. A co ciągle wykrzykują, do doboszy ich swerbują. Raz, dwa, trzy. Która panna urodziła, raz, dwa, trzy. Będzie w wojsku dość szczęśliwa, raz, dwa, trzy. Weźmie szlify, akselanty, tak jak mają adiutanty. Raz, dwa, trzy. Wygadane porucznikiem, raz, dwa, trzy. Wykształcone pułkownikiem, raz, dwa, trzy. Gdy będzie chłopców kochała, dojdzie stopnia generała. Raz, dwa, trzy. Gdy Bernardyn się dowiedział, raz, dwa, trzy. Już w klasztorze nie wysiedział, raz, dwa, trzy. I wybrał się z takim planem, by mógł zostać kapelanem. Raz, dwa, trzy. Idę w pole ja i mój koń. Nocką ciemną, jak morza toń. Tylko ja i koń wśród bezkresnych wól. Tylko ja i koń i na sercu ból. Tylko ja i koń wśród bezkresnych pól. Tylko ja i koń i na sercu ból. Nocą w niebie gwiazd i sna brać. Całą wieczność mógłbym tak stać. Tylko ja i koń wśród bezkresnych traw. Tylko ja, a Ty, Boże, nas zbaw. Tylko ja i koń wśród bezkresnych traw. Tylko ja, a Ty, Boże, nas zbaw. Thank you.
wolniej, Dobry wieczór. Chodźcie, dziewczyny. Ale fajne jesteście, dziewczyny, chodźcie, nie bójcie. Nie, on nie nagrywa. Chodźcie, chodźcie, on robi zdjęcia, chodźcie. Chodźcie. Jak ciepły. No a dlaczego? A czemu ma być zimny? Przecież to żywe jest. No ale... Ećka, chodź! Amelka, zobacz! Chodź, Ećka, chodź, bo potem pójdę i mnie nie będzie. Ećka, chodź! Chodź, dziewczyno! Ećka, bo pan pójdzie i go nie będzie. Bo konia już nie zobaczysz. Pan nie pił nic? To ten... Jak się Żydy dowiedzą, że tu są konie, to polikwidują konie. A pan pił coś? Dlaczego miałem pić? Nie wiem, co nam tak pan mówi. No mówię wam, dziewczyny, to co wiem. Aha, to bym się bała, a pan tak na nim tak normalnie i ten... Jakie ładne dzieci macie? Ja mam dwoje, jeszcze jedno tam. Tak? Mniejsze. Nie dotknąć? Co? Chodź, Amelka, chcesz? Chodź, chodź. No to chodź. Mama za to głaskać. Chodź. Pod kolanem gryzie cię gza. Oj, pa. Opa. Ojej. To co? Bądź się, co? Paniaro. Ale nie, bo patrz, mama też o tego dała. Dobry wieczór. Amelka, maniec zaczekał od was na patrz. Ona by tak... Spokojnie, spokojnie, dobrze jest. Trochę go gzy gryzą. No, proszę bardzo. Pięknie wyglądasz, kamrat. A wszystko mała. Raczej maniek jest zdjęcie z obcego. No jak się? No co to, co? Chodź. Cześć, Wojtek jestem. Witam. Cześć. Jakie dziecko śpi. Jak ma na imię? Maja. Maja. Noć kwiecią ci. Nie ma, wiecie jak to mówili? Bożyczku, Bożyczku, nie ma to jak przy cycku. Jeść dawali, robić nie kazali. No. Zapierdalaj. Ećka, co ci? Nie zrób te zdjęcie. No bo Ećka taka dziwna jest. Jaka dziwna? Bo ona to, z tego zdjęcia. Ja wiem, że wy się nie boicie, bo jesteście świrne dziewuchy. Weźcie łapę tam, tego konia. Zobaczcie, jakbym przyniósł najnowszego smartfona, to byście nawet nie spojrzały. No proszę, wygra ze wszystkim. Ja dopiero pomyślałem. Słuchaj, ludzie na Marsa będą lecieć, nie wiadomo po co. A koń ma to... U naszego księdza? U księdza rotmistrza. U niego jest siedziba pierwszego pułku łanów krechowieckich. A ja w ogóle jakaś impreza u niego jest? Kawaleryjska, bo dzisiaj mamy... Ećka zostawiła służak! Słuchaj! Dzisiaj mamy stulecie szarży pod Krechowcami. A to pisie będzie? No już mieliśmy. A to my też pójdziemy, ale zaprosicie nas? No już jest po imprezie. Ale chętnie, szkoda, żeście się tak późno objawiły. No, msza była, gdzie się byli na mszy? Mamy na mszy, to nie mam, to takie trochę... Co, bezbożne jesteście, tak? Powiedzcie, nie wręcz przeciwko! Tak zwane... Nie, my chodzimy do kościoła, ale od czasu do czasu. Trzeba. Słuchaj, to dzisiaj... ślub, to musi aha, iść. Ale dzisiaj było trzeba. Tak. A my nie wiedziałyśmy, nie poszłyśmy. Tudzio, spokojnie. Ale uważaj. Nie. Ona mnie tu ma. No, słuchaj. Ale my możemy uważaj samo wtedy. Ładne dzieci macie, ładne dzieci. Róbcie więcej. To będzie jeszcze. Nie wiem, może jak młodzież sobie zrobi. Byłem już stary, bo ja już jestem stary, wiesz. Nie pan stary, to. Mogłem być twoim dziadkiem. Oj tam, gdzie pan dziadek? No jak to nie? A co ty myślisz? Nie, u nas w Ratowie to ja powiem panu, że pan to jeszcze by miał dziecko z kobietami. Ale ja nie powiedziałem, że nie mogę. A pan nie... Ale jesteście... Ale wy nie wszystko w telewizji. Przyjemny, nie? Ale wy się nie... Słuchajcie, w każdym obejściu powinien być koń.
Bryczka. Żeby bryczką jeździć. To pan, skąd pan pochodzi? A, z daleka. Pan nie gada, ja z zaświatów. Nie stąd. Ja jestem z XX wieku. Daleko było. Daleko. Ale fajnie tu uprotowiec. Bardzo. Ładnie. Słuchajcie, ksiądz wybudował krytą ujeżdżalnię, żeby dzieciaki miały gdzie jeździć, żeby nie goniły po świecie. A też rehabilitację coś tam jest? Tak, też, ale tutaj dziewczyny jeżdżą konno, zamiast siedzieć... A to karetka była w niedzielę tutaj, tak samo. Ale to nie z naszego powodu. Ale nie wiem, czy... Jakaś babcia musiała zasłabnąć z nadmiaru wiary. Znaczy, że te. A my z Edźką chodzimy, nie jedziemy i też mamy tam wady trochę postawy. Dziewczyny, w każdej zagrodzie powinien być koń, bryczka, powinny być zawody gminne w Powożeniu. To niedużo trzeba pieniędzy, wiecie? Taka bryczka kosztuje mniej niż smartfon najnowszy. Co nie, Filon? Prawda? To od naszego księdza, czy od was? To jest ksiądz, to jest koń rotmistrza Sujeckiego, ale ksiądz też ma konie dwa. Słuchajcie, jest tylko jeden ksiądz rotmistrz w Polsce i to nie jest malowany rotmistrz. Nie, to ja się boję, bo ja się boję. A patrz, a zobacz. No, ugryź, a mnie ugryź. A wiesz jak mówi, taki był w XVI wieku był taki, w XVII wieku był taki ksiądz Baka. On pisał takie różne wiersze. On napisał taki tekst: dzisiaj żyjem, jutro gnijem, to tylko nasze, co dziś zjemy i wypijem. Tak, a nie, bo ja idę w drugą. I tylko wam powiem jeszcze, tylko... Tak, jeszcze. Bo tam mnie jeszcze nie było. I słuchaj, i on napisał taki tekst. Dobrze napisał, Mickiewicz pisze, dobrze napisał Baka, a pisał to pięknie, nie straszcie baby koniem, bo się go nie zleknie. Żebyśmy wiedziały, gdzie my będziemy. Co sąsiadka? No dobrze. Wytnie na swoim czasie. Z mostu pan wytnie. Nie ma wytnie. To gdzie my będziemy? Nie pan nas wytnie. No gdzie ją? To słuchajcie. Możemy przyjść, jak ognisko rozpalicie, za Ziką przyjdziemy, nie? Dzisiaj wieczorem. Zapraszamy. A puścicie żony? Bez chłopów? Bez. A na co nam chłopy? My przyjdziemy sami. Dobra. Mariusz, masz do domu. Mariusz, dobra. Wiecie, nie tam same. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Zdrówka, cześć. Fajnie było z wami pogadać. Cześć, zdróweczka. Chodź, Filonek, chodź. Pójdziemy na tamtą łąkę, chodź. Wiesz, na którą pójdziemy łąkę, Filonek? Życie. Nie ściągną nas, jedź na drogę. Mówię ci, zjedź na drogę, proszę cię. Bo tam kurwa aż się topiło. No ale teraz ja już nie wrócę na drogę. Jak to? Wojtek, idź jak najszerzej.
Idź dalej ode mnie o 3 metry, a nie przy samochodzie, bo mi utrudnia. No ale ty... Odsuń się w lewo, o, i idź sobie, o tak, takie odległości. Prawo, w prawo, Marcin. W prawo, bo tu burkawka jest. Tu jest burkawka, uważaj. Będziemy zawracać. Bo ja mam strata, ja już się zagrzebałem nieraz na takim okrągle. Ci powiem, że żadnych oporów nie ma. Ja czuję pod gazem. Ja nawet gazu nie muszę dawać. O, tak sobie idź spokojnie, tak. Nie zbliżaj się do mnie za bardzo.
wielkiej wsi. Cześć, pasztet. Złote łany złoż, kędzierza wylem. Cześć, mędro. Całym sercem kocham kraj mój, to wiem. Trawę się nażarł zielonej. Złote łany złoż, Adaśku. Kędzierza wylem. Niezależna Polska TV. Piękny, wspaniały materiał. No, prawdziwe życie, spokój, ciepło, wieś, świetny nastrój. To wszystko, co nam towarzyszyło przy produkcji tego materiału. I wspominam go wyjątkowo. Muszę powiedzieć, że trudno powiedzieć, żeby udało się pewnie w najbliższym czasie nam to powtórzyć, ale mam nadzieję, że kolejne wiosna, kolejne lato przyniesie nam takie miłe wspomnienia, pozwoli nam nagrać takie materiały i będziemy mogli z nimi do Was wrócić, bo czasami też i o to chodzi, właśnie żeby z tymi prostymi rzeczami wrócić. Jeszcze raz gratuluję Andrzejowi tego rysunku, który przypomina te piękne właśnie wydarzenia, które widzieliście na tym nagraniu z koniem. I pamiętajcie o naszym Pawle Kondratowiczu z Muru. A Paweł mówił tak. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce. Czy pan chciał zabić pana ministra? Nigdy. On musi żyć, żeby odpowiedzieć przed Trybunałem, który będzie. Proszę to nie cenzurować tego. A po co panu lista polityków i adresów polityków? Po to, żeby rozsyłać informacje, chociażby w postaci książki Biała Księga Pandemii. Czy nie chciał pan nikogo skrzywdzić? Nigdy. Dobrze. Ten człowiek musi przed Trybunałem stanąć. Zrozumcie to, ludzie. Ten człowiek musi... Już, okej, musi przed Trybunałem stanąć. Szanowni Państwo, Paweł Kondratowicz, nie zapominajcie o nim, piszcie listy do Pawła, albo raczej kartki, bo Paweł jest w areszcie śledczym, a to znaczy, że wszystkie pisane do niego rzeczy przechodzą przez cenzurę, a konkretnie przechodzą przez cenzurę w prokuraturze, więc jeśli będzie to kartka, na której mogą szybko zobaczyć, przeczytać, że są skreślone, proste kilka słów, wspieramy cię Paweł, jesteśmy z tobą, trzymaj się i tak dalej, no to nie zajmie im dużo czasu cenzurowanie, puszczą to dalej, jest szansa, że Paweł to dostanie. A piszemy na adres areszt śledczy Paweł Kondratowicz, syn Władysława, ulica Młyńska 1, 61 729 Poznań. A do Wojtka na adres zakład karny Rawicz, Wojciech Olszański, ojciec Ryszard, ulica 17 stycznia 28 63 900 Rawicz. A my, no cóż, my jak zwykle pognani na wojenkę i mam nadzieję, że to nie będzie jednak nasza wojna, że obronimy się przed tym i nie pozwolimy na przelanie polskiej krwi. A jak to jest z wojenką? Posłuchajcie w wykonaniu Lao Che. Choć kłamać co ręką nieładnie. 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 Gdy dorosły chmurny marsz czy brew, wtedy wojna jest i psika krew.
sport, a sport to zdrowie. Skoki do gardła i rzuty ołowiem. Zawsze jest powód do użycia noża. Płock żąda dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Myśli żołnierz w dupie z wami i waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Niezależna Polska TV www.nptv.pl